Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 44. sesję Rady Miasta. Dzisiejsza sesja ma charakter wyjątkowo odświętny. Mamy tutaj dużo zaproszonych gości. Mamy również tutaj dzielnych strażaków, gdzie będziemy wręczali złoty medal. Mamy również dużo spraw do omówienia, a najważniejszą sprawą jest to, że dzisiaj mamy sesję absolutoryjną. Będziemy rozmawiali o absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza. W czasie obrad to wszystko wyjdzie. W tej chwili otwieram, jeszcze raz powtarzam, 44. sesję Rady Miasta. Witam Wysoką Radę, witam wszystkich zaproszonych na dzisiejszą sesję gości. Witam panią Agnieszkę Górzycką, witam panią dyrektor Jolantę Wirbał, witam dyrektor naszego Domu Kultury Sylwię Rosochacką, witam panią prezes Elżbietę Decyk, witam pana prezesa Leszka Kłębuckiego i witam dyrektora szkoły Dariusza Hawrylec. Oczywiście witam pana burmistrza, witam pana sekretarza Andrzeja Worobiec, panią skarbnik Edytę Jarmoluk i witam również pana Drymucha, który pewnie się łączy z nami internetowo, ma dużo spraw, a będzie na pewno potrzebny w sprawach różnych. I również witam strażaków w postaci pana prezesa Adama Cioska i Pawła Szczepanika. Szanowna Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym. Informuję również, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkami obrad i projektami uchwał. I pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w internecie. Również dla naszych gości chcę przypomnieć, że jeżeli uczestniczycie Państwo w obradach naszej Wysokiej Rady, wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku, upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń. W przypadku, gdyby były trudności techniczne, wówczas głosujemy imiennie. Tyle tytułem wstępu. Przedstawię teraz Państwu porządek obrad. Ten porządek obrad nie zmienił się w sposób szczególny od tego, który Państwo otrzymaliście. W związku z tym, że tu jest dużo punktów, pozwólcie, że nie będę go odczytywał, bo zajmę tylko czas. I przejdziemy od razu do przegłosowania tego porządku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku w wersji, którą Państwo otrzymaliście? Zechcę zagłosować. Poszczególne punkty porządku będę odczytywał tak, że będziemy wiedzieli, w jakim punkcie się znajdujemy. W tej chwili trwa głosowanie nad porządkiem obrad. Czekamy na głosy. Tak? Grażyna? Jestem za, mam problem. Zaraz. Dobrze, tutaj kolega problem rozwiąże techniczny, pani Szlejer. Przepraszam, pani Sawicz, przepraszam oczywiście. Są problemy techniczne. Pani Grażyna Sawicz jest. Dziękuję bardzo. Informuję, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Jednocześnie chcę powiedzieć, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych. Nie ma pana Bachanowicza i pani Piszczek. Usprawiedliwili swoje nieobecności. W związku z tym, że mamy 13 radnych, posiadamy kworum do zatwierdzania wszystkich uchwał. Nasze uchwały będą prawomocne. Dziękuję bardzo. W tej chwili przejdziemy do miłego akcentu naszej dzisiejszej uroczystości. Będzie to wręczenie medalu za zasługi dla pożarnictwa druhowi Pawłowi Szczepanikowi. Poproszę pana prezesa Adama Cioska oraz również pana burmistrza Jacka Kostkę o wręczenie złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa dla drucha Pawła Szczepanika. Bardzo proszę. Każdy proszę. Dobrze.
Pozwólcie Państwo, że odczytam treść medalu. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 65 z dnia 13 kwietnia 2022 roku oznaczyła złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa druha Pawła Szczepanika. Podpisał się prezes zarządu Gustaw Marek Brzezin. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Druhom dziękujemy. W ten sposób mamy już punkt pierwszy naszego porządku już przygotowany. Przystępujemy teraz do punktu numer 3. Przyjęcie protokołu z 43 sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostały przesłane protokoły. Protokół również był do wglądu w Biurze Rady. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do protokołu 44 sesji Rady Miasta? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania protokołu 43 sesji Rady Miasta. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na głos jeszcze jednego pana radnego. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili będzie informacja z prac burmistrza miasta między sesjami, ale wcześniej pozwólcie Państwo, że zrobimy tutaj małą uroczystość, bardzo ważną zresztą, odnośnie polskiej sieci CITASLOW. Informuję Państwa, że w polskiej sieci miast CITASLOW jest 36 miast, z czego 25 jest położonych na Warmii i Mazurach. Burmistrz naszego miasta od lat pełni w tych strukturach polskiej sieci najważniejszą funkcję. W sobotę 11 czerwca w czasie wizyty we Włoszech w miejscowości Orvieto pan Jacek Kostka został wybrany na pierwszego wiceprezydenta CITASLOW International. Oznacza to, że nasz burmistrz jest pierwszym zastępcą prezesa na świat. Jest to bardzo duże wyróżnienie. I gratulujemy dla pana burmistrza. Ja informuję, że do sieci CITASLOW należą miasteczka z całego świata, których liczba mieszkańców co do zasady nie przekracza 50 tysięcy. Miasta w poszczególnych krajach tworzą sieci krajowe, a pan Jacek Kostka w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję prezesa polskich miast CITASLOW. I tak jak mówię, pan Jacek Kostka, nasz burmistrz, został wybrany na pierwszego wiceprezydenta miast CITASLOW. Jest to ogromne wyróżnienie. Promuje w ten sposób nasze miasto. Informuję również, że to jest funkcja honorowa i nie łączy się z żadnymi gratyfikacjami. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Rady Miasta złożę dla pana naszego prezesa gratulacje. Życzymy dalszych sukcesów i godnego reprezentowania miasta Górowa. Ja dodam tylko jeszcze, że to są ogromne pieniądze, również mogą być dla miasta, dlatego że wiele inwestycji w naszym mieście również było zrobione z sieci CITASLOW. Ja dodam tylko, że w latach 2014-2022 w sumie w województwie warmińsko-mazurskim zorganizowano 92 projekty na łączną kwotę 51 milionów euro. Jest to ogromne pieniądze i te wszystkie pieniądze nasz pan burmistrz tutaj dzielił w kraju i teraz będzie dzielił te pieniądze również na świecie. Także gratulacje i życzymy owocnej pracy, panie burmistrzu. Przechodzimy teraz do kolejnego naszego punktu. Jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta i bardzo proszę pana prezesa, pana burmistrza o zajęcie głosu. Na chwilę potrwa to sprawozdanie, bo spraw jest sporo do omówienia.
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie dotyczy okresu od 25 maja do 22 czerwca tego roku. Rada podjęła w tej kadencji ogółem 292 uchwały. Zostało zrealizowanych uchwał 210, 82 uchwały są w realizacji. I tak pokrótce, jeśli chodzi o wydarzenia, miałem przyjemność prezentować nasze rozwiązania co do polityki senioralnej podczas jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Nasz uniwersytet działa już kilka lat. Na rozwiązaniach, które myśmy w Górowie przyjęli, wzorowało się już kilka miast, no bo wydaje nam się, że zrobiliśmy to dobrze w oparciu zarówno o ośrodek kultury, jak i o stowarzyszenie, które zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Korzystamy z infrastruktury miejskiej, infrastruktury stowarzyszenia nieodpłatnie. Mamy też wydzielony budżet dla seniorów. No i muszę powiedzieć, że Uniwersytet Trzeciego Wieku z Olsztyna prosił mnie o spotkanie z prezydentem, żeby pokazać mu, że można, bo on tym swoim seniorom w ogóle pieniędzy nie chce dawać. To tak anegdotycznie. 28 maja bardzo dziękuję panu Adamowi Cioskowi i naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, która przygotowała zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych z całego powiatu. Naprawdę bardzo fajna impreza. 30 maja uczestniczyłem w zakończeniu projektu częściowej rewitalizacji dworca w Lidzbarku Warmińskim. I mówię o tym nie przypadkiem, bo są prowadzone prace nad przekazaniem nam budynku dworca. I pewnie w perspektywie lat kilku będziemy musieli się sami pochylić nad tym problemem. Natomiast no, to jest kwestia zakolejkowania inwestycji i myślę sobie, że zajmiemy się dworcem w momencie, kiedy skończymy remontować swoje budynki, tak? Czyli wyremontujemy ośrodek, wyremontujemy dawny budynek gimnazjum, przedszkole, kilka dróg i wtedy będziemy mogli zająć się infrastrukturą, którą zaniedbała kolej, ale pewnie do tego też dojdzie. 2 czerwca miałem przyjemność uczestniczyć w festiwalu, no i obowiązek uczestniczyć w festiwalu miast Citaslow w Prudniku. To było święto polskiej sieci. Ja przypomnę, że mam 15-lecie funkcjonowania tej struktury w Rzeczpospolitej. 7 czerwca odbyła się telekonferencja z naszymi partnerami z Fierden, miasto Górowo, gmina Górowo i gmina miejska Fierden. Omawialiśmy zasady współpracy w związku z problemem z ostatnim partnerem, którym zawsze była Rosja, w tej chwili tym partnerem być nie może. Tradycyjne problemy, jeśli chodzi o ceny relacji z Rosją, które różnią Polskę od Niemiec, w naszym wypadku są dokładnie identyczne, ale dogadujemy się, jesteśmy starymi partnerami, lubimy się, także myślę sobie, że jakoś ten kłopot przebrniemy. 20 czerwca miałem przyjemność uczestniczyć i wykonywać prelekcje, jeśli chodzi o filozofię działania samorządu na forum, Samorządowym Forum Kobiet w Lidzbarku Warmińskim. No i to przyjemności. A po drodze oczywiście było międzynarodowe zgromadzenie we Włoszech, w Orvieto, to tak jak pan przewodniczący powiedział, no to jest kolejny obowiązek, natomiast najbardziej przyjemne było to, że 286 miast z 33 krajów wybrało Polaka przez aklamację i to jest naprawdę fajne. Potrafimy reprezentować swój kraj dobrze na arenie międzynarodowej, bo to jest sukces tak naprawdę całej sieci, nie tylko mój osobisty, ale bardzo wielu ludzi, którzy współpracują ze mną. Z ważnych rzeczy to pracujemy, w tym okresie pracowaliśmy nad inwestycjami, kończy się inwestycja szkoły podstawowej, która wiecie, że tak powiem pączkowała, były dodawane kolejne elementy. W dużym stopniu zaawansowania jest remont ośrodka kultury. Trwa remont drogi przy ulicy Słowackiego. Za utrudnienia przepraszamy, ale będzie lepiej już niedługo. Za chwilę rozpocznie się remont drogi wewnętrznej na ulicy Bema, bo to było w tym samym przetargu. Tam jest wykonawca, po prostu kwestia zakolejkowania robót. Trwają prace, a właściwie zakończyły się chyba, pan Edward jest na dole, zakończyły się myślę już prace projektowe odnośnie drogi ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej. I za chwilę będziemy ogłaszali przetargi. Myślę, że przetargi rozstrzygniemy w tym roku. No jeżeli nie będzie zawirowań, jeśli chodzi o ceny wykonawców, to może nawet w tym roku rozpoczniemy realizację, ale tu zobaczymy. Idąc dalej, jeśli chodzi o drogi, rozstrzygnięty został drugi nabór Polskiego Ładu. I tam dostaliśmy, tak jak uzgadnialiśmy z Wysoką Radą, to co złożyliśmy, dostaliśmy.
czyli mamy przyznane blisko 10 milionów złotych na zagospodarowanie, na remont wszystkich dróg tutaj wokół starego, wszystkich dróg Starego Miasta wraz z infrastrukturą podziemną, dlatego to jest takie drogie. Bo jak już wejdziemy tutaj, to trzeba to zrobić raz i kolejne 100 lat nie ruszać, dlatego to jest taka kwota, bo te uliczki są strasznie krótkie, ale trzeba wymienić wszystko, tam będzie nadzór konserwatorski, jestem umówiony już z konserwatorem wojewódzkim, konserwatorem zabytków, żeby omówić, jak to zrobić, dlatego że to on narzuci warunki, tak? Czy będziemy chcieli robić to wszystko w bruku granitowym, co będzie strasznie drogie, czy znajdziemy jakiś wariant pośredni, a o tym będziemy rozmawiali. I no tu najwięcej do powiedzenia będzie miał konserwator, ale jest to osoba życzliwa nam, więc myślę sobie, że się porozumiemy. Czekamy na rozstrzygnięcie środków dla gmin popegeerowskich. W Górowie szczęśliwie ten PGR funkcjonował z różnych względów, więc mogliśmy się ubiegać o takie środki. Tutaj, jak ja przypomnę, myśmy składali inwalidów wojennych, tak, w ramach tych środków. Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, zobaczymy, jak to wyjdzie. Pracowaliśmy nad skutecznym złożeniem dwóch wniosków miękkich. Jeden z tych wniosków dotyczy realizacji opieki nad seniorami, a drugi opieki przedszkolnej, że tak powiem, tak, domowej opieki żłobkowej, powiedzmy. Przeszły te projekty, z tego co pamiętam, ocenę formalną. W tej chwili czekamy na punktację i zobaczymy, może uda nam się to realizować. Wykonujemy projekt instalacji elektrycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ta instalacja po prostu dostosowana do potrzeb kiedyś apteki i dwóch komputerów nie wytrzymuje. I nie ma wyjścia, trzeba będzie po prostu taki remont przeprowadzić ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych pań. I za chwilę ogłosimy także, myślę, przetarg na remont pomieszczeń pod przychodnią na placówkę Senior Plus. I o czymś zapomniałem. Łatanie dróg trwa, natomiast przeszkadza nam strasznie pogoda. Nadal stoi woda i tu jakby, Zbyszku, do ciebie mówię, ta Lizbarska będzie zrobiona, tylko po prostu niech wyschnie. Nie? I wszystkie inne miejsca też wykonamy. 25 ton masy bitumicznej przyjechało, będziemy walczyć. Trwają prace porządkowe, oczywiście, myślę, wszyscy to widzą. Pracowników mamy tylu, ilu mamy, ubijają się, myślę sobie, można powiedzieć, że naprawdę nieźle. Także miasto do Dni Górowa powinno być przygotowane. Dosyć sporo zamieszania mamy z naszą nieszczęsną tężnią. Podczas uruchamiania po sezonie zimowym spaliła się pompa. Poszła ona do naprawy. Wróciła z naprawy. No, jakiś błąd zrobiono, nie takie śruby, wkręcił serwis i musiała wrócić. Teraz myślę sobie, że dzisiaj już elektryk zamontuje ją ostatecznie i bez wypadków. No ale na to naprawdę nie mamy wpływu. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, tutaj pani skarbnik podaje, wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na realizację zadania zakup instalacji masztu flagi w ramach projektu pod biało-czerwoną o kwotę 5000 zł. Ten projekt będzie zrealizowany przy budynku gimnazjum, panie dyrektorze, tak? Przy budynku szkoły podstawowej, całkiem logicznie, nowa elewacja. I na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych o kwotę 15 977 zł. I to wydaje mi się wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za szerokie przedstawienie dla pana burmistrza. Czy ktoś z państwa radnych miałby uwagi do tego właśnie wystąpienia pana burmistrza? Bardzo proszę, pan Gajdamowicz. To nie chodzi o uwagi, ja mam pytanie. Panie burmistrzu, pan wspomniał tutaj o nawiązaniu, znaczy o spotkaniu online z miastem partnerskim Wierden. Jakiś czas temu składałem wniosek o to, żeby rozszerzyć tą współpracę o sport, nawiązać właśnie tutaj z klubem z Wierden jakieś kontakty. Czy był podejmowany jakiś temat? Czy i druga rzecz, czy przyjedzie jakiś przedstawiciel na Dni Górowa, z którym będzie merytorycznie można gdzieś tam porozmawiać, spotkać się i ustalić jakieś pewne wstępne przynajmniej takie sprawy dotyczące tej współpracy? Tematem tego spotkania było tak naprawdę problem wojny na Ukrainie i relacji z partnerem rosyjskim i to na tym się skupiało, jakby tutaj merytoryczni pracownicy byli. To w Niemczech jest trochę inaczej niż u nas, bo w naszym urzędzie pracuje kilkunastu urzędników, a tam to idzie koło setki i tam naprawdę musi być merytoryczna osoba. Ja myślę, że przy okazji wizyty w Wierden, dlatego że w tym roku Niemcy nie przyjeżdżają do nas, pewnie też w związku z wojną i bliskością granicy. Natomiast
delegacja nasza na pewno we wrześniu do Wiednia się wybierze i wtedy będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Jeszcze mam pytanie dotyczące remontu tutaj tych uliczek wokół Starego Miasta. Czy w czasie ustalania, że tak powiem, tych nawierzchni i szczegółów, czy my też będziemy brali udział, będzie to na komisjach? Bo była taka sytuacja, że wokół Stawu Garcarskiego też były tam zaprojektowane granity, później gdzieś tam po dyskusji zamieniono to na polbruk. Czy będziemy po prostu na bieżąco gdzieś tam brali udział w tych dyskusjach, żeby znowu gdzieś tam nie zmieniać w trakcie tego projektu i nie odwracać wszystkiego do góry nogami? W pewnym zakresie pewnie będziemy z wami rozmawiali, natomiast tutaj najwięcej do powiedzenia będzie miał konserwator zabytków i to już jakby sztuka negocjacji, żeby udało się na przykład połączyć nawierzchnię asfaltową i na przykład brzegi wyłożyć tylko kostką, tak? Takie rozwiązania były przyjmowane, były akceptowane i tak byśmy chcieli to zrobić, bo inaczej będzie to bardzo drogo, a kostkę granitową prawdopodobnie pozyskamy sobie podczas remontu Armii Krajowej i będzie fajnie. Ja tu przypomnę, że jeśli chodzi o Staw Garncarski, to myśmy podjęli decyzję o zmianie nawierzchni, bo po prostu by nas to finansowo w kosmos wyrzuciło, nie? Bo granit by wyglądał naprawdę super, ale ten polbruk też źle nie wygląda, a dzięki temu udało nam się to zmienić. Także tutaj w tym wypadku też należy się nastawić na potencjalne zmiany, nie? Jeżeli będzie można wykonać to trochę w trochę tańszej technologii, to byśmy się skłaniali do tańszej, aczkolwiek trwałej, nie? No zobaczymy. To jak będziemy rozmawiać z konserwatorem zabytków, to na pewno będziemy radę informowali, jakie rozstrzygnięcia są przyjęte. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Dziękuję. Wysoka Rado, poprosiłem na dzisiejsze spotkanie panią dyrektor Sylwię Rosochacką, bardzo ważną osobę w naszym mieście. Od 2 lat nie mieliśmy Dni Górowa w związku z tym, że była pandemia. W tej chwili jest możliwa organizacja i bardzo proszę panią Sylwię Rosochacką o takie przedstawienie, jak będą wyglądały nasze najbliższe Dni Górowa. 39 już w tym momencie. 29, przepraszam bardzo. Szanowna Rado, drodzy mieszkańcy, korzystając z okazji, że dzisiaj jest sesja, też mieszkańcy oglądają, chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich na 29 Dni Górowa, które już odbędą się w ten piątek. Rozpoczną się one w Parku Miejskim o godzinie 18.30 oficjalnym rozpoczęciem, po czym nastąpi o godzinie 20 występ zespołu EKT Gdynia, o 22 zespół Jelonek i o północy wejdzie na scenę Miły Pan. Sobotę rozpoczniemy na sportowo o godzinie 10 na Stadionie Miejskim. Rozpocznie się młodzieżowy turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta w kategorii Młodzik. Jednocześnie na Orliku przy ulicy Sikorskiego odbędzie się turniej piłki nożnej dla dorosłych z okazji 29 Dni Górowa. W Bibliotece Miejskiej odbędzie się kiermasz. W Muzeum Miejskim przy Stowarzyszeniu Drejze odbędzie się wystawa zabytkowych pamiątek związanych z miastem Górowo z okazji 29 Dni Górowa. Po czym o godzinie 18 w Parku Miejskim będzie mikrofon otwarty dla lokalnych artystów. Będą mogli tutaj wystąpić nasi lokalni artyści, tancerze. Będzie to taki 2-godzinny blok, gdzie każdy będzie mógł zaprezentować siebie. O godzinie 20 na scenę wejdzie Wojciech Gąsowski, o godzinie 21 wystąpi Gosia Andrzejewicz, od godziny 23 wystąpi zespół Dave i o północy wystąpią Chłobuzy. Niedzielę rozpoczniemy zawodami wędkarskimi z okazji 29 Dni Górowa. Też to będą zawody o Puchar Burmistrza na Stawie Garncarskim. O godzinie 10 na Stadionie Miejskim odbędzie się dziecięcy turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta w kategorii Orlik. Jednocześnie w muzeum przy Stowarzyszeniu Drejze odbędzie się wystawa zabytkowych pamiątek związanych z miastem Górowo-Jławeckie. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie zapraszam już w piątek o godzinie 18.30 do Parku Miejskiego. Dziękujemy pani dyrektor za przedstawienie Dni Górowa. No, 2 lata mieliśmy przerwy, więc na pewno teraz będzie to cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ludzie na pewno będą chcieli przyjść, zobaczyć, spotkać się ze znajomymi. Czy ktoś z państwa miałby pytania w tym zakresie do pani dyrektor? Jeżeli nie ma, pani dyrektor, dziękujemy, bo wiem, że ma dużo ma prac właśnie związanych z organizacją Dni Górowa. Dziękujemy pani dyrektor i liczymy tutaj, że wszystko wypadnie tak, jak zostało zaplanowane. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, przechodzimy do naszego dalszego
punktu naszego dzisiejszego porządku obrad. Jest to punkt 5. Apel Rady Miasta Górowo Iławeckie w sprawie poparcia nadania Ukrainie statusu kandydata na członka Unii Europejskiej w związku z wnioskiem miasta partnerskiego dotyczącej realizacji wszystkich nałożonych działań w celu wsparcia Ukrainy w nadaniu statusu kandydata na członka Unii Europejskiej. Jakiś czas temu otrzymaliśmy z naszego miasta partnerskiego Chorochów apel tamtego miasta, Rady Miasta, o poparcie w akcesie Ukrainy na członka Unii Europejskiej. Wiemy dobrze z mediów właśnie, że taka decyzja zapadła już na bardzo wysokim szczeblu. Unia jest już kandydatem do Unii Europejskiej. Będzie to proces... Jeszcze raz? Przepraszam, Ukraina oczywiście, przejęzyczenie. Ukraina oczywiście jest już akcesem i będzie to proces kilkuletni na pewno wejścia tego, ale klamka zapadła i takie coś nastąpi. Niemniej jednak ten apel miasta naszego partnerskiego Chorochów był na wszystkich naszych komisjach. Nasze komisje to poparły i pozwólcie Państwo, że odczytam teraz apel. Apel Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie poparcia nadania Ukrainie statusu kandydata na członka Unii Europejskiej. Rada Miasta Górowo Iławeckie z całą mocą potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W obliczu działań wojennych rozpoczętych w dniu 24 lutego 2022 roku wymierzoną w suwerenność Ukrainy wyrażamy nasze poparcie dla narodu ukraińskiego. Mieszkańcy oraz społeczności lokalne polskich miast i wsi objęły opieką i w dalszym ciągu udzielają wyjątkowego wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Szczególnie słowa uznania należą się naszym mieszkańcom do Chorochowa, przyjaciół z naszego miasta. Rada Miasta Górowo Iławeckie apeluje do Rady Unii Europejskiej o natychmiastowe zaakceptowanie wniosku Ukrainy i rozpoczęcie procedury nadania jej statusu państwa kandydackiego oraz wzywa Komisję Europejską do przygotowania mapy drogowej negocjacji akcesyjnych i ukraińskiej integracji z Unią Europejską. To jeden z kluczowych warunków skutecznego wspierania Ukrainy w walce o jej suwerenność, wolność i demokrację, a także przyszłość naszego kontynentu. Taki jest apel Rady Miasta Górowo Iławeckie. Z tego wynika, że apel został wysłuchany w Unii Europejskiej i w Europie i dzięki temu, tak jak mówię właśnie, Ukraina ma już nadany status kandydata Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo za takie poparcie. W tej chwili przechodzimy już do bardzo ważnych spraw dzisiejszej sesji. Jest to rozpatrzenie raportu o stanie gminy, sprawozdania finansowego. Przepraszam bardzo, powinniśmy to jeszcze przegłosować, ten apel. Pani Kasiu, tak, tak. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiego apelu, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Apel został poparty jednogłośnie. Dziękuję za taką godną postawę. Przechodzimy teraz, tak jak powiedziałem, do bardzo ważnych spraw związanych z naszym miastem. Będziemy mówili o sprawach bardzo ważnych. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy, sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta z tego tytułu. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie raportu gminy za rok 2021. Ja bym prosił o odwrócenie się, dlatego że będziemy prezentowali na telewizorze tutaj z boku. Tak jak co roku radni dostali wszystkie dokumenty finansowe związane z działalnością naszego miasta. Ja wiem, że zawsze jest to zastrzeżenie, że chcielibyście je dostać w sposób analityczny, opracowany, ale na poziomie urzędu nie dysponujemy jakby takimi zasobami ludzkimi, żeby to dokonać takiej analizy. To zawsze Łukasz to zgłaszałeś, ja wiem. Natomiast orientowaliśmy się, ile to kosztuje, żeby zlecić na zewnątrz. To około 20 tysięcy, tak pani Edyto? Życzą sobie firmy, które opracowują takie raporty dla miast, żeby były analityczne.
No to wiecie, no, nie mam nic do ukrycia, pakiet dokumentów dostajecie pełen, a tutaj podczas prezentacji dajemy wybrane, moim zdaniem, najważniejsze elementy działalności miasta, tak żeby je pokazać w takiej w trochę bardziej obrazowej formie. Ale moim zdaniem to, co tu jest na prezentacji, to nie jest raport o stanie gminy pełen i sam miałbym zastrzeżenia, że pewnych rzeczy tu nie ma, tak? No, ale nie da się omawiać na sesji wszystkiego. Staram się w miarę możliwości uzupełniać ten raport o to, co jest ważne, o to, o co pytacie. No dobra, no to ruszajmy, tyle tytułem wstępu. Tu macie przedstawione na wykresie kołowym ogółem dochody naszego miasta i one w roku 2021 wynosiły 25 048 058 zł, zakończone 27 groszami. I w ramach tych dochodów otrzymaliśmy ponad 7 milionów, pozwólcie, że będę teraz zaokrąglał, tak? Ponad 7 milionów 300 tysięcy subwencji różnego rodzaju, wyrównującej, ale przede wszystkim subwencji oświatowej, która wyniosła 4 miliony 261 tysięcy 815 zł. I z tej subwencji utrzymujemy naszą szkołę podstawową mieszczącą się w dwóch budynkach. I częściowo ta subwencja dotyczy także przedszkola, a w szczególności dzieci w wieku 6 lat. Dotacje otrzymaliśmy 7 milionów 855 tysięcy, no i blisko 800 zł. Natomiast dochody, które my możemy przeznaczać na co chcemy, bo zarówno subwencje, jak i dotacje są generalnie na zadania zlecone, na to, co gmina ma robić jako zadanie, które zleca nam państwo, tak to nazwijmy, tak? Czyli oświata i inne rzeczy. Natomiast pieniądze, które możemy przeznaczać na co chcemy, a między innymi na utrzymanie naszej infrastruktury, na inwestowanie, na to, żeby zapłacić naszym urzędnikom, którzy realizują zadania samorządu, a nie zadania zlecone państwowe, to pieniądze pochodzą tak po kolei z PIT-u, czyli to jest ten podatek, który każdy z nas płaci na PIT-cie i tak pi razy drzwi, połowa z tych pieniędzy powinna teoretycznie wracać do samorządu. Jak to rząd sobie dzieli, to różnie bywa, ale generalnie mniej więcej tyle spływa. I tych pieniążków mamy w roku 2021 mieliśmy 7 milionów 5 444 zł, za co serdecznie naszym mieszkańcom dziękujemy. Przejęzyczyłem. Trzy minuty. Tak, pani skarbnik mi tu szepcze z tyłu, że chciałabym mieć tyle. No to freudowska pomyłka, też bym chciał. Nie, to 3 miliony i 5 tysięcy 444 zł. Jeśli chodzi o podatki analogicznie spływające od przedsiębiorców, to jest zaledwie 124 844 zł. I tu mówimy znowu, to jest ta część podatku dochodowego przedsiębiorców, który wraca do gminy. To on jest troszkę inaczej dzielony i tych pieniędzy jest znacznie mniej. Kolejnym źródłem pieniędzy na naszą działalność, to jest podatek od nieruchomości i tego podatku od nieruchomości zebraliśmy w roku 2021 1 702 000 zł w zaokrągleniu. Inne podatki i opłaty lokalne, tutaj największą pozycją są oczywiście śmieci, gospodarka odpadami, czyli to co nam mieszkańcy wpłacają, ale również innego rodzaju opłaty, to jest blisko 2 miliony zł i pozostałe dochody to są 3 miliony 3772 zł i tutaj wchodzą opłaty cmentarne, różnego rodzaju kary, które nam się płaci. Natomiast przede wszystkim mamy tutaj zawarte pieniądze z dotacji unijnych, zarówno inwestycyjnych, jak i miękkich, tak? Jeżeli mogę prosić następny slajd. No i tu jakby idąc dalej, mówiliśmy o gospodarowaniu odpadami. Dochody z tej działalności wynoszą u nas 1 016 000 zł w zaokrągleniu, natomiast wydatki to jest kwota 1 162 000. Jak widzicie na dole jest różnica, czyli jakby z tych pieniędzy z innych źródeł, które pozyskaliśmy, dokładamy do gospodarki śmieciami 146 757 zł. Tu mówimy o roku 2021. Jak będzie w tym roku, to zobaczymy. Od lat staram się zbilansować te wydatki. Myślę, że większość gmin, miast w Polsce ma z tym trudność.
W tej chwili legalnie możemy dołożyć, tak? Na koniec roku będzie uchwała Rady Miejskiej, żeby dofinansować to zadanie. Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy tyle, ile mieszkańcy wpłacają, tyle my płacimy w firmie za wywóz, no ale to strasznie trudno jest zbilansować. Moim zdaniem tego typu dopłata pokazuje, że naprawdę dosyć precyzyjnie liczymy, no bo 146 tysięcy fajnie było przeznaczyć na coś innego, ale też, tak jak rozmawialiśmy z Wysoką Radą, w dobie podwyżek wszystkiego spróbujemy się nad tym pochylić, ale tu nie będziemy mieli jakiegoś strasznego ciśnienia, żeby zwiększać tę opłatę dla mieszkańców, chyba że ceny, które będą związane z wywozem odpadów, tak bardzo wzrosną, a mogą, tak? No, każdy tankuje i wie, jak wyglądają ceny paliwa. O, dokładnie. Pani Katarzyna czyta mi w myślach. Dziękuję bardzo. Przedszkole miejskie to jest bardzo ważne zadanie naszego miasta. W tej chwili w przedszkolu mamy już ponad 150 dzieci ze względu na to, że mogliśmy przyjąć maluchy z Ukrainy, co powoduje, że dodatkowo możemy jakby ponad limit dotychczasowy przyjmować także dzieci polskie. I teraz jeśli chodzi o dochody w przedszkolu, to subwencja oświatowa to jest 351 tysięcy w ramach ogólnej kwoty dochodów 937 tysięcy 710 zł. Dotacja to jest 145 tysięcy 629 zł. Natomiast mamy też refundację, bo jak wiecie, w naszym przedszkolu uczy tutaj, szukam słowa właściwego, sporo dzieci nie z naszej gminy i wówczas my obciążamy gminę macierzystą takiego dziecka kosztami po prostu naszego przedszkola wyliczonymi przez panią skarbnik i tak z terenu naszej gminy wiejskiej my otrzymujemy w zamian za to, że opiekujemy się dziećmi 307 892 zł. Do tego dochodzi opłata stała od rodziców, która w kwocie dochodów prawie 1 000 000 zł to jest zaledwie 44 606 zł. Czyli tak naprawdę od dłuższego czasu, jeżeli uczciwie na to popatrzymy, to przedszkole jest tak naprawdę praktycznie za darmo, no za symboliczną złotówkę, tak? Opłata za wyżywienie to jest 2950 zł, która tu się pojawia. I pozostałe dochody przedszkola to jest 84 925 zł. I jeżeli możemy prosić następny slajd. I tu widzicie jak wygląda jakby montaż finansowy, tak? Dochody to jest około 900 tysięcy. Natomiast wydatki całe bieżące przedszkola to jest już 1 610 000. I to jest bardzo droga działalność, jeśli chodzi o gminę, ale moim zdaniem na tym polega sens działania samorządu, tak, żeby zapewnić mieszkańcom dobrą jakąś usług publicznych, a to kosztuje. I tu nic nie zrobimy, dlatego że jeżeli bierzemy dzieci z innych gmin, to pozostałe tamte gminy płacą. Natomiast subwencje pokrywają koszty jedynie dzieci w określonym wieku, a przyjmujemy dzieci od lat 3, czasami młodsze i na te dzieci subwencji żadnej już nie dostajemy. My się przez długie lata ratowaliśmy bardzo mocno, jeśli chodzi o przedszkole, wyposażenie przedszkola programami unijnymi. Kilka tych programów zostało zrealizowanych. W tej chwili wyposażenie naszego przedszkola, myślę, że pani dyrektor nadal jest najlepsze pewnie w województwie, jeśli chodzi o technikę i wyposażenie zewnętrzne. A ja przypomnę, tak jak mówiłem, że w ramach nowych środków CITASLOW będziemy chcieli dokonać remontu budynku, więc będzie, no myślę, że już w ogóle to przedszkole będzie godne miana przedszkola XXI wieku również z zewnątrz. I o właśnie. Tu jest coś, co gdzieś analizowaliśmy i samego mnie gryzło to, jak wyszliśmy na tym, że spółdzielnia prowadzi nam żywienie w przedszkolu i poprosiłem nasze księgowe, żeby wyliczyły nam, ile kosztowałoby nas jako samorząd utrzymanie naszej kuchni samorządowej. To liczyła pani Małgorzata bardzo precyzyjnie. Założeniem było zatrudnienie trzech osób, bo przy sześciu grupach, to już pani dyrektor sama wspominała, że to muszą być trzy kucharki, koszty energii, koszty wody i jeżeli państwo radni byliby zainteresowani, to jakby metodologia jest do obejrzenia w księgowości i przez te lata 2019-2022, kiedy prowadzi nam tą stołówkę i tą kuchnię spółdzielnia socjalna, to tak naprawdę z budżetu miasta
przy takim liczeniu, moim zdaniem precyzyjnym, bo nasze panie się na tym zdają, to udało nam się zaoszczędzić prawie 1 000 000 zł. I to myślę, że przemawia do wyobraźni. Idąc dalej, starsze dzieci, szkoła podstawowa, dochody to 4600 i tu mamy jakby montaż taki 4 622 266 zł. I tu mamy montaż następujący, blisko 4 miliony to jest subwencja, dokładnie 3 910 108 zł. Dotacje na zakup podręczników 50 107 zł, bo dzieci otrzymują darmowe podręczniki, tak, musimy je zakupić, zinwentaryzować, na koniec roku odebrać, odtworzyć. I tu apel, jeżeli rodzice oglądają, to prośba, żeby pilnować dzieci, żeby tych podręczników tak strasznie nie niszczyły, bo no bo szkoda, tak, bo następny rocznik dostaje je w naprawdę złym stanie, także taki przy okazji apel. Środki unijne, które zostały pozyskane przez nas we współpracy ze szkołą, na wyposażenie robiliśmy klasy językowe i panie dyrektorze jeszcze pracownie fizyczne? Nie, klasy językowe, pracownię informatyczną, wyposażenie drugiej pracowni informatycznej, jak również godziny 480 Dobra. Godzin zajęć dla dzieci i 80 godzin zajęć dla nauczycieli. Dobra. Bardzo dziękuję. Pracownie fizyczne robiliśmy chyba przy poprzednim projekcie, tak mi się wydaje. Okej. I pozostałe dochody szkoły to 267 954 zł. Jeżeli możemy dalej. I tu znowu macie jakby wykres, tak? Większość gmin dopłaca do oświaty milionowe kwoty. W naszym wypadku to jest i dużo, i niedużo, tak? Bo do spięcia naszej szkoły podstawowej, żeby wychodziło na zero, to brakuje nam blisko 400 tysięcy i tyle dofinansowujemy. Natomiast w różnych latach ta różnica jest różna, tak? Ona zależy od bardzo wielu rzeczy. Staramy się znowu precyzyjnie. Był rok jeden, jeszcze przed reformą oświaty, tak zanim połączono gimnazjum ze szkołami podstawowymi, że praktycznie mieliśmy zerowy wynik, chyba jako jedna z kilku gmin w Rzeczypospolitej. Natomiast no, nie da się aż tak, no bo też i oszczędzanie na dzieciach nie jest dobre, więc jako gmina dokładamy do funkcjonowania szkoły podstawowej 374 834 zł. Jeżeli mogę dalej. I to, co wam pokazałem, to, co zarówno robimy w przedszkolu miejskim, jak i w szkole podstawowej, w zeszłym roku zaowocowało 6. miejscem w Polsce w kategorii małych miast. Tych małych miast jest w Polsce 800 blisko, ponad 800 troszeczkę. Wtedy zajęliśmy 6. miejsce, a w tym roku odbieraliśmy z panem dyrektorem Kawrylcem dyplom za miejsce 3. Tam brano pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, jakość egzaminu ósmoklasista, ale nie chodzi tutaj o to, żeby były same dobre wyniki, bo to się nie da, tylko kwestie jakby sprawiedliwości edukacyjnej, tak? Żeby te najsłabsze dzieci nie odstawały jakoś straszliwie od najlepszych. I tutaj rzeczywiście bardzo dziękuję naszym nauczycielom i dyrekcji, bo to się udaje. Wyniki najsłabszych uczniów w gminie w tym egzaminie i tu też nie było tragedii. I to też ciężka praca naszych nauczycieli. I procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną i podczas rozmów w kuluarach z panem profesorem, który oceniał, robił analizy tego wszystkiego, mówi, no była taka gmina, która miała tam 150%. Mówię, to my, bo po prostu mamy około 50 dzieci z gminy wiejskiej i nam się te procenty robią takie trochę duże. No i wydatki na oświatę, sami widzieliście, jeżeli przeliczymy nasze wydatki na mieszkańca, to naprawdę są bardzo duże. Ale uważam, że w nasze dzieci warto inwestować. No i tu na obrazku mamy dyplom. Takim dosyć ważnym elementem działalności miasta to jest opieka społeczna. I to na wielu płaszczyznach, dlatego że to jest nie tylko dystrybucja albo redystrybucja dóbr, pomoc najuboższym, ale to jest również piecza nad rodziną, a jak wiemy z komisji jest z tym duży kłopot ostatnimi czasy, tak? Mamy dzieci, które lądują w rodzinach zastępczych albo w domach dziecka ze względu na dysfunkcję rodziny. W tym roku również przy ośrodku pomocy społecznej pracuje nasz streetworker, roboczo nazywany szeryfem miasta.
To jest projekt, który zaczęliśmy dokładnie w roku 2021. Pan Marek Łukianowicz zgodził się pracować z nami po przejściu na emeryturę i najpierw nadzorować monitoring, ale po rozmowie i jakby po rozpoznaniu bojem okazało się, że to jest jakby mało efektywne i efektowne działanie. Ten monitoring został, ale jako działanie obok, natomiast zaczął pracować tak, jak to się przyjęło na zachodzie Europy, jako street worker, pracować z dziećmi, z młodzieżą, z osobami, które powodują, no, brudzą i demolują nasze miasto. I widzę znaczącą poprawę. Po ewaluacji jakby tej działalności w tej chwili jest zatrudniony przy Ośrodku Pomocy Społecznej, bo jakby street working jest absolutnie związany z działalnością opieki społecznej i myślę sobie, że ten pomysł będziemy kontynuowali, dlatego że w mojej ocenie on jest znacznie lepszy od Straży Miejskiej. Po pierwsze tańszy, bo Straż Miejska to są minimum 3 etaty, no, straszliwe koszty i w sumie Straż Miejska generalnie służy do tego, żeby denerwować mieszkańców, tak jak popatrzycie sobie. Natomiast w tym wypadku mamy inne rozwiązanie, zresztą to nic nie wymyśliliśmy od nowa, to funkcjonowało w wielu krajach i wydaje się, że się sprawdza. Na bieżąco możemy reagować na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, irytują mieszkańców, bo monitoring jakby zahamował zupełnie poziom dużego demolowania infrastruktury miejskiej. Tak, skończyły się całkowicie zniszczone ławki, jakieś połamane wiaty. Natomiast zostały takie drobne, irytujące rzeczy, śmiecenie, drobne uszkodzenia i nad tym pracujemy. I jednocześnie wszystkie takie zgłoszenia, które uznajemy za zawarte tego, na przykład zniszczenie, które ostatnio zostało dokonane na Orliku, to zostały przez naszego streetworkera jednocześnie zgłaszane na policję w sposób absolutnie profesjonalny. No właśnie. Dochody MOPS-u to jest 6 156 311 zł. To jest naprawdę duża kwota. Ja muszę przypomnieć, że jeszcze w roku 2021 i w tym roku kawałeczek mamy w budżecie MOPS-u 500+. Tak? To w tej chwili już 500+ będzie wypłacał ZUS. A szkoda, bo mieliśmy już wypracowany model w przypadku rodzin dysfunkcyjnych, które na przykład nie płacą za mieszkanie albo nie pokrywają potrzeb dzieci, no w jakimś sensie może nie zabierania tego świadczenia, bo jest to niemożliwe, ale kierowania go na te właściwe cele. Nie wiem, czy będziemy w stanie to kontynuować, jeśli chodzi o rozwiązanie ZUS-owskie. To może nas to przerosnąć. Dobra, i jak mogę następny slajd prosić? Jak widzicie, wydatków miejskiej opieki społecznej mamy na 7 822 990 zł i 1 grosz. To my to sobie zawsze porównujemy tak, że w sumie budżet MOPS-u jest większy od budżetu burmistrza na utrzymanie miasta i to znacząco. No ale tych środków tutaj mamy dosyć dużo, się redystrybuuje. I jeżeli popatrzycie sobie na poszczególne kategorie, to jest ich naprawdę sporo. Ale wydaje mi się, że dobrze celowana pomoc społeczna jest potrzebna. Natomiast kłopot się zaczyna wtedy, kiedy jest ona no, przeznaczana nie na to, co przeznaczana być powinna. Pani Kasiu, mogę następny? No i tutaj mamy wkład własny nasz do tych wszystkich świadczeń, do tej pomocy, to jest prawie 1 666 000, a dokładnie 1 666 678 zł 59 groszy, i tyle z tych zebranych podatków miejskich i innych dochodów naszych przeznaczamy na pomoc społeczną i to jest uwarunkowane generalnie wszystko ustawami. Tak, czyli jakby kusiło burmistrza czy radę, żeby zmniejszyć, to się nie da. Tak, uprzedzam pytanie. No i przechodzimy do SDS-u naszego, do barki. Tu jak zawsze mamy bardzo prostą rzecz, tak? Tyle, ile wojewoda nam przekazuje na działalność, tyle przekazujemy do stowarzyszenia Jesteśmy Razem, czyli 1 433 974 złote 52 grosze, i dokładnie taka sama kwota jest przekazywana na konto stowarzyszenia i przeznaczana na działalność zgodnie z konkursem, z wymogami wojewody i naszymi, tak? Ja przypomnę, tutaj opiekuje się stowarzyszenie niepełnosprawnymi z terenu miasta
i z terenu gminy. Tam przeciętnie jest około 70 osób pod opieką kadry w godzinach no, do 15, powiedzmy tak. Jeżeli mogę prosić następny. I tu tak, żeby zobrazować, tak, w roku 2021 wpłynęło do nas 5115 pozycji korespondencji. I to, że wpływa korespondencja, sami wiecie, że to nie znaczy, że sobie wpływa. Ją trzeba obrobić, zwykle odpowiedzieć. Bo jak któryś urzędnik nie odpowie, to potem wpływa skarga na działalność burmistrza miasta i jest wstyd. Także roboty jest naprawdę dużo, tym bardziej, że na te 5000 pozycji obrabia jej tak naprawdę 16 pracowników administracyjnych naszego urzędu. Poprawiliśmy się od roku 2021, mamy o jednego pracownika więcej niż radnych, co kiedyś, jak mieliśmy mniej, to nawet Najwyższa Izba Kontroli odnotowała w protokole, że w gminie jest więcej radnych niż pracowników. Bo taka anegdota. Urząd Stanu Cywilnego to jest zadanie zlecone, ale generalnie świadczymy usługi na terenie miasta i gminy Górowo i Ławeckie. Aktów urodzenia wydanych zostało 10, aktów małżeństwa 49, a tu jak widzicie aktów zgonu 64. I to nie jest cała działalność oczywiście Urzędu Stanu Cywilnego, bo pamiętajcie, że tu są i dowody wydawane, i odpisy, także tej roboty jest sporo. Na przykład, kiedy meldują się dzieci z Ukrainy co roku w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania, to po prostu wjeżdża ogromny plik paszportów i to wszystko trzeba obrobić, zameldować, sformalizować. Także mamy na etacie jednego pracownika, ale w rzeczywistości pomagają pani Emilii w tej chwili już 3 osoby. Dlatego, że jak sami wiecie, u nas w mieście się nie czeka bardzo długo na te wszystkie rzeczy. Mieliśmy nawet wypadki wysyłania ludzi z gminy do Górowa, bo tu szybciej wydają. I faktycznie tak jest, za co bardzo dziękuję naszym pracownikom. No i dobrze. Burmistrz, a właściwie, no wiecie, burmistrz podpisał, tak, a pracownicy przygotowali 71 zarządzeń w roku 2021, czyli te akty prawne, które są w kompetencji zarządu miasta, w naszym wypadku jednoosobowego. Jeżeli mogę prosić dalej. I to jest coś, co gdzieś kiedyś Państwo radni pytali podczas chyba pierwszego raportu o stanie miasta. No i dostaję na koniec roku takie sprawozdanie. Ono jest trochę z tych kartek pana Edwarda, którą zawsze na komisji, na sesji notuję sobie wasze uwagi. Tak, i potem dostaje to pan Jan do realizacji. Ja pozwolicie, nie będę tego czytał wszystkiego, ale tak postaram się ciekawsze rzeczy odnieść. Ci nasi pracownicy, słuchajcie, tak naprawdę robią wszystko, tak? Bo tu macie i malowanie pasów, i utrzymanie czystości, czyli wykaszanie traw. Słuchajcie, do koszenia nasi pracownicy mają 30 hektarów. Co są w stanie wykosić ciągnikiem, to koszą ciągnikiem, natomiast bardzo wiele miejsc trzeba kosić kosami ręcznymi, bo jak wiecie, nasze miasto jest położone na wzgórzach. I jeżeli ktoś kosił skarpy, szczególnie w miarę strome kosą, to wie, że łatwo nie jest. Także naprawdę ten czas koszenia, który trwa teraz, to jest naprawdę duży wysiłek. Non-stop, codziennie, tak, oprócz oczywiście weekendów, są 4 osoby na kosach i nieustannie krążą po mieście i tak będzie tak naprawdę do końca sezonu wzrostu roślin. Tutaj nawet mi napisano, że w miesiącu lipcu okolice Stadwu Garncarskiego koszono dwukrotnie, no bo ta trawa tak rośnie. I pewnie będzie trzeba jeszcze z raz albo dwa razy ten plac skosić, bo są to miejsca dla naszego miasta reprezentacyjne. No, przycinanie żywopłotów, tu też macie, zwróćcie uwagę. To też ciekawostka nam wyszło przy którymś sprawozdaniu, że na terenie miasta mamy 200 koszy. Takich, wiecie, że można coś wyrzucić. To, żeby Olsztyn nas dogonił na mieszkańca, to musiałby postawić tych koszy 10 tysięcy. Naprawdę, nie wiem, czy pamiętacie, radni zgłaszają, że jest trzeba kosz postawić, my stawiamy kosz. I ostatnio pani Katarzyna je policzyła. I je trzeba opróżnić. I teraz to jest też kupa pracy, nie? No, ale ja się rozgaduję. Pani Katarzyna, następny slajd. Na bieżąco też staramy się naprawić uszkodzone ławki, bo one w sposób naturalny się też niszczą, tak? To drewno się koroduje, czasami dzieciaki usiądą nie tak jak trzeba. Tak jak mówię, nie ma jakichś strasznych i bulwersujących aktów dewastacji. Natomiast no, w sposób naturalny to wszystko też się niszczy.
Dosyć dużo uwagi poświęciliśmy w zeszłym roku i w tym roku, jak widzicie, zieleni w mieście, jeśli chodzi o kwiaty, jeśli chodzi o nowe nasadzenia. To jest też dosyć istotne. Nadal odbieramy popiół od mieszkańca i to jest dosyć, w zeszłym roku odbieraliśmy, w tym roku już nie, z różnych względów, no kwestia jakby przepisów, natomiast wówczas było to 200 punktów do odebrania popiołu, no ciężka i brudna praca tak naprawdę. No i tych zadań jest naprawdę dużo, odśnieżanie chodników, tak, dzięki temu, że jesteśmy dosprzętowieni maszynowo, kupowaliśmy, jak pamiętacie, co roku jakiś sprzęt dodatkowy, ciągniczki, kosiarki, przyczepy, no to wszystko, co było potrzebne, to jesteśmy w stanie wykonywać te prace w miarę sprawnie, ja wiem, że zawsze można szybciej, ale to jest już potem kwestia skokowo rosnących kosztów, dosyć ograniczoną liczbą ludzi. Jeżeli można dalej. No i tu macie dalej, tak? Mamy też filozofię taką, że jeżeli mamy zgłoszone przez mieszkańców, że gdzieś są śmieci, że gdzieś są gabaryty do zabrania, wiecie, formalnie należałoby powiedzieć, to proszę zawieźć na PSZOK, ale to wymagałoby czasu, więc przyjęliśmy jakby takie założenie, że wywozimy, tak? To jest nasze miasto, ludzie płacą nam podatki, nie będziemy się jakby tutaj wchodzić w spór z mieszkańcami. Mamy sprzęt, mamy ludzi, jak tylko jest czas, to robimy. Zresztą no w miarę rozsądnie oczywiście, jeżeli firmy robią duże remonty, no to już to jest po ich stronie. No ale jeżeli mieszkaniec robi mały, no mógłby wywieźć i generalnie powinien wywieźć. No ale no, mamy ciągniczek, wywozimy. Jeżeli mogę dalej. Jak widzicie, tego naprawdę jest sporo. W zeszłym roku zrobiliśmy akcję tak, żeby było trochę łatwiej, tak? Bo zrobiliśmy sporo klombów w mieście i zastanawialiśmy się, jak spowodować, żeby nie trzeba było ich nieustannie pielić, więc wysypaliśmy je z rębkami, które kupiliśmy od firmy Evix, to 12 przyczepek od traktorka poszło generalnie na staw garncarski przede wszystkim, tak? Udało nam się w zeszłym roku zakupić i zamontować kurtynę wodną przy ratuszu, w tym roku też będzie zamontowana, ale to poczekajmy na falę upałów, myślę, że od lipca będzie działało. No tych rzeczy naprawdę jest sporo, takich naprawdę, od drobnych po poważne, tak? Od paru lat przestaliśmy realizować naszymi ludźmi małe inwestycje, bo po pierwsze zajmowało to bardzo dużo czasu, oni nie są fachowcami od układania polbruku, to już trzeba zlecać firmom, natomiast wszystkie dobre, drobne naprawy, oczyszczanie miasta realizujemy i staramy się realizować sami. Następny slajd poproszę. No tutaj mamy informację na temat zieleni, która była przez nas nasadzana, sporo tego było robione. Tak naprawdę z tych drobnych prac to są również takie, które potrzebują, żeby były wykonane nasze jednostki, tak? Czy to przedszkole, czy to szkoła podstawowa, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I tego naprawdę sporo rzeczy trzeba wykonać. Jak widzicie, dlatego ta lista jest taka długa, więc jeżeli możemy, następny slajd. Również cmentarze komunalne, to jest zadanie naszych pracowników gospodarczych, czyli wykonuje to Urząd Miasta. W zeszłym roku zrobiliśmy dużą akcję, jeśli chodzi o konserwację urządzeń na placach zabaw. Ze względu na pandemię te place zabaw były praktycznie nieużywane i, że tak powiem, trochę popadły w zapomnienie. Wsłuchaliśmy się w uwagi mieszkańców i na osiedlu Bema wymieniliśmy część zabawek, wstawiliśmy nowe, odnowiliśmy wszystkie stare. Na stadionie ten plac zabaw został doprowadzony do porządku, pomalowany od nowa, wymienione uszkodzone elementy. W parku miejskim zrobiliśmy dokładnie to samo. Udało nam się, no to już jest działanie, wstawić nowy plac zabaw dodatkowo i siłownię miejską. Także te place zabaw w zeszłym roku było dosyć dużo pracy, ale myślę sobie, że warto było to zrobić. Robiliśmy też konserwację tamy na terenie kąpieliska. My tą tamę i jakby całość tej infrastruktury musimy mieć pod stałym nadzorem ze względu z kolei na to, że my jesteśmy pod stałym nadzorem służb wojewody. No jest efekt powodzi i wszyscy jakby nad tą tamą skaczą. Była kontrola, były przeglądy. Jeżeli widzicie tam takie rury pomarańczowe, które wystają, to służy do pomiaru poziomów wody poza tamą, czy tam wszystko jest w porządku.
Były uwagi odnośnie utrzymania tych wałów, które trzymają tą tamę, bo nam, że tak powiem, wędkarze sobie tam wykopywali jamki i tak. No, była sugestia generalnie od inżynierów kontrolujących, że należałoby to zakazać i nawet praktycznie zgłaszać, tak, bo to jest no, niszczenie infrastruktury chroniącej życie. No ale nie będziemy donosić. No. Myślę sobie, że jakoś to poukładamy. No, jeżeli możemy dalej prosić. Zajmują się nasi pracownicy jakby bardzo szerokim zakresem działalności, również na przykład targowiskiem miejskim. Również te drobne dewastacje, które mają miejsce, to robią nasi pracownicy. No i obsługa tężni, to jest też tak naprawdę, żeby ta tężnia zaczęła działać, to jest około 5 dni pracy, bo trzeba odpowiednią sól wymieszać z wodą, stworzyć solankę, tak jak to się robi prawidłowo, a to trochę trwa. No i to w tym roku, tak jak wiecie, mieliśmy kłopot z pompą, ale już jest naprawione. No i dobra, jeśli chodzi o inwestycje, to tutaj mamy wypisane te wszystkie inwestycje, które były wpisane w budżet. One czasami się nie realizują albo są przeznaczone do realizacji później, natomiast środki w budżecie były, stąd tu są one wymienione, czyli przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Generała Bema i przebudowa ulicy Słowackiego w Górowie i Łowieckim, inwestycje, które są już po przetargu. I one są w tej chwili już jedną inwestycją, ale w zeszłym roku w budżet były wpisane w ten sposób, tak? I były poniesione koszty przygotowania dokumentacji projektowej. Przebudowa sieci kablowej, no to jest drobna inwestycja, ale potrzebna, ale przy okazji była rozbiórka kotłowni, o którą od lat mieszkańcy wnioskowali. Ona była bardzo trudna, ta rozbiórka kotłowni, dlatego że tam trzeba było dokładnie przenieść bardzo dosyć skomplikowaną i ważną infrastrukturę elektryczną. Więc zanim się porozumieliśmy z Energą, ze wszystkimi służbami, no i dodatkowo to no, podrożyło koszt tej rozbiórki, ale cieszę się, że się udało i myślę, że mieszkańcy są zadowoleni. Wdrażaliśmy usługi w gminie miejskiej Górowa i Łowieckie. To duży projekt na dużo ponad 1 000 000 zł. Jeśli chodzi o dostosowanie nas do wymogów, no tak naprawdę współczesności, tak, żeby sieć była bezpieczna w urzędzie, żeby były odpowiednie serwery, wyposażenie, komputery, oprogramowanie, szkolenie pracowników. No od tego się nie ucieknie w dzisiejszych czasach szczególnie i myślę sobie, że jesteśmy przygotowani do wyzwań współczesności w tym zakresie. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. Wtedy jeszcze pamiętacie, że mieliśmy robić to w 100% za nasze pieniądze. Dziś już wiemy, że mamy dużą refundację dzięki współpracy z naszym marszałkiem Mironem Syczem. I mogliśmy ten zakres bardzo mocno rozszerzyć i ta szkoła zaczyna rzeczywiście wyglądać tak, jak wyglądać powinno. Termomodernizacja budynku przedszkola miejskiego. Tą inwestycję mamy w budżecie, ale wiemy już, że będziemy ją realizowali za, myślę, 2 lata. Ale tutaj proszę mnie nie łapać za słowo, to zależy, jak środki unijne zostaną uruchomione przez nasz samorząd województwa. Ponieważ, tak jak wspominałem, budynek przedszkola miejskiego wyremontowany zostanie w ramach środków nowego programu miast Titaslow. I modernizacja oświetlenia Wyszyńskiego i Krasickiego została wykonana. Myślę, że no, znacznie lepiej wyglądają te nowe lampy. No i modernizacja ośrodka kultury w Górowie Łowieckim. W roku 2021 mieliśmy przetarg i te prace w tej chwili trwają. To jest jakby, no, nie jest tak, że coś się zaczyna nagle i kończy. To jest wszystko proces. Kilka zdjęć, prezentację przygotowywał mi pan dyrektor Darek Hawrylec, za co mu serdecznie dziękuję. No i skorzystał z okazji, wrzucił zdjęcie remontującej się szkoły. A tu mamy nową w dolnym rogu pracownię językową. No i ochrona środowiska to jest dosyć ważne zadanie w zeszłym roku i w tym roku też. To się rozrasta z różnych względów. Jak widzicie, to jest 120 postępowań administracyjnych w sprawie opłaty za zagospodarowanie odpadami. Pani Katarzyna bardzo stara się zmotywować mieszkańców do tego, żeby jak najlepiej segregowali. Mamy też obowiązek kontrolowania firmy, która odbiera odpady komunalne, więc każdy mieszkaniec, każda wspólnota ma telefon do pani Kasi. Jak jest informacja, że śmieciarka zbiera do jednego to, co powinna zbierać do wszystkiego, to natychmiast reagujemy. I tu znowu to jest apel, tak?
żeby nie przychodzić, nie mówić miesiąc potem, czy coś było. Jak Państwo widzą, telefon i jeżeli jest jakiś kłopot, to reagujemy. W sumie, jeżeli policzyć te wszystkie kontrole, a do każdego pojemnika trzeba zajrzeć, tak, to jest 700 pojemników zostało skontrolowanych i w sumie w 2021 roku to było prawie 4000 kontroli na nieruchomościach jednorodzinnych, tak, na przykład. Wydawane worki były też na odpady segregowane dodatkowo. Także ja myślę sobie, że jeśli chodzi o śmieci, jeśli chodzi o profilaktykę, o pracę z mieszkańcami, o kontrolę, to więcej się nie da. Naprawdę więcej się nie da zrobić. No i to jakby efektem tego działania jest to, że poziom recyklingu wymagany od nas został osiągnięty. 22,24% to tyle zostało poddane recyklingowi i to jest zgodne z oczekiwaniami, z tego, czego od nas wymaga Urząd Marszałkowski, a od Urzędu Marszałkowskiego Państwo Polskie, a od Państwa Polskiego Unia Europejska. I kluczowym wskaźnikiem jest to, ile tych odpadów na stałe trafia na wysypisko, bo to jest najważniejsze, tak? Żeby jak najmniej, bo jak już coś trafi na wysypisko jako odpad stały, no to już tam czasami powietrzność będzie leżało i to z naszego miasta trafia zaledwie 6,26% odpadów na jako odpad stały. Czyli te wskaźniki są osiągnięte. Natomiast ja cały czas liczę na to, że w końcu ustawodawstwo będzie na tyle precyzyjne, to już powoli idzie, jeżeli Państwo śledzą wiadomości, dlatego że mówi się o opakowaniach wymiennych, o zbieraniu butelek plastikowych i innych tego typu rzeczy, bo oburzające jest to, że na mieszkańców, na ludzi, na obywateli przerzucany jest koszt producenta, tak? Bo to krótko mówiąc, Coca-Cola powinna zapłacić za utylizację tej butelki, a nie my wszyscy. No dobra, ale to jest sprawozdanie dotyczące gminy, a nie Rzeczpospolitej. Poproszę o następny slajd. Okej. I teraz tu jest też wielkie podziękowanie dla naszych mieszkańców. Ustawiliśmy kilka pojemników na zbieranie nakrętek plastikowych i w sumie uzbierali nasi mieszkańcy, przynieśli, wsypali blisko 100 worków, co daje 1,5 tony plastiku, jest przekazywany tam, gdzie należy. Także bardzo dziękujemy zarówno przedszkolu, jak i szkole podstawowej, ale w ogóle wszystkim mieszkańcom za to, że te nakrętki zbierają, bo to jest fajne i służy szczytnym celom. Tu mam powtórzoną informację o koszach ulicznych, bo to jest też zakres działania ochrony środowiska. I w sumie, tak jak pani Katarzyna wyliczyła, i to tak rzeczywiście staram się robić, tak, że w sumie jak się policzy zgodnie z harmonogramem, jak te kosze są opróżniane, ja wiem, że one czasami są przepełnione, ale to nie ma związku z naszym harmonogramem, tylko z nadprogramowym zapełnianiem poszczególnych koszy, ale staramy się wtedy interwencyjnie je opróżniać. Jeżeli ktoś nam zgłosi, no to opróżniono te kosze 10 500 razy. I w sumie z tych koszy samych na mieście zebranych zostało blisko 7 ton odpadów, co na metry sześcienne to jest 28 metrów sześciennych. To naprawdę jest sporo, słuchajcie. Jak się popatrzy jakby na ten zakres prac, który nasi ludzie wykonują, to naprawdę jest tego sporo. No mieliśmy zgłaszane nielegalne wysypiska i nie wygłupiamy się, nie robimy jakichś zgłoszeń, dochodzeń, po prostu mieszkaniec tam zgłasza, nieważne jaki, nieważne w jakiej formie, czy tam pułapem, czy jakimiś innymi środkami komunikacji z nami, czy telefonicznie. Po prostu idzie to na listę do zrobienia i w wolnej chwili po prostu takie nielegalne wysypiska uprzątamy, jeżeli są na terenie miasta, no bo one szpecą nasze miasto i tyle. Jeżeli możemy zrobić zgłoszenie na policję, to robimy to, ale sami wiecie, że czasami nie warta skórka wyprawki, bo to też kosztuje czas. To jest to. Mieliśmy także wycinki drzew, tego się nie da uniknąć i powiem wam, że bardzo fajnie to się wydarzyło, że od lat już planowo usuwamy drzewa, które uważamy, że mogą być zagrożeniem. Od kilku lat korzystamy też z usług specjalistycznej firmy, która wycina te drzewa albo ogławia te drzewa, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i infrastruktury. I gdy mieliśmy te wielkie wichury,
to w mieście naprawdę bardzo niewiele mieliśmy przypadków, kiedy było niebezpiecznie, kiedy komuś się jakaś gałąź złamała. No i z drugiej strony, tak, tutaj mamy informację, wyciętych zostało 71 drzew, natomiast każde z nich oczywiście było wycinane na pozwolenie, po ocenie przez pracowników starostwa, dlatego że my sami nie możemy wyciąć i sami sobie zgody wydać. Wydaje to Wydział Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym. Natomiast w zamian na to zasadziliśmy znacznie więcej, bo 115 drzew, a w sumie 120 drzew i krzewów, tak to można podać. Jeżeli mogę dalej. Zrobiliśmy też troszeczkę rewolucję, wszyscy się uczymy, jeśli chodzi o zieleń miejską, bo mieliśmy też projekty robione przez projektantów zieleni i tak naprawdę jak ktoś nie mieszka w Górowie, to tego jak zieleń w Górowie rośnie nie zrozumie. Ja się sam uczę na swoim własnym ogrodzie, więc po prostu z różnych eksperymentów róż ozdobnych to sobie zeszliśmy na dół. W Górowie pięknie rosną funkie, nasadziliśmy funkie. Okazuje się, że ładnie rosną magnolie, nasadzamy magnolie. Jeżeli róże, to generalnie dzikie albo okrywowe, bo inne róże u nas, bo też nie mamy tylu ludzi, żeby o te róże tak dbać jak należy, tak? Więc trzeba iść w te gatunki, które pozwalają, żeby rosły sobie, że tak powiem, trochę same. No z takich ciekawszych rzeczy to posadziliśmy wzdłuż drogi przy Szpitalu Wojewódzkim 5000 krokusów. Pierwsze kwiaty na wiosnę bardzo ładnie zakwitły. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych latach. Pod ratuszem posadziliśmy 500 tulipanów, które wschodzą i to też fajne rozwiązania. Czyli w sumie w roku 2021 mamy na to fakturę, ale mamy też sporo roślin przekazanych przez mieszkańców, rozsad. Nasadziliśmy 6857 nowych roślin. I tyle. A tu no właśnie, dziewczyny, tak, pod kierownictwem pani Katarzyny i pani Krowińskiej przygotowały własne rozsady. Na strychu w ratuszu mamy ładne światło, nie jest aż tak zimno, 150 własnych rozsad, co jest też pewną oszczędnością. No i dbamy też o zwierzęta, pomijając akcję ratunkową kota pod ratuszem, który został ściągnięty pod nośnikiem, bo rzeczywiście już jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Pan Andrzej Kroska zaopiekował się nim, także udało nam się go uratować, ale no i znalazła się właścicielka, zanim poddaliśmy tego kota kastracji, dlatego że staramy się sterylizować i kastrować bezdomne koty, tak jak należy. W roku 2021 nie chcę powiedzieć, skrzywdziliśmy, no. Ale poddaliśmy temu zabiegowi 40 wolnożyjących w naszym mieście kotów. Kłopotem jest to, że te koty jakby dochodzą z zewnątrz, tak? Bo gdybyśmy mieli swoją populację tylko i wyłącznie, to w ciągu paru lat byśmy w ogóle nie mieli kłopotu z bezdomnymi kotami. Natomiast no tutaj nie mamy wpływu na to. Myślę sobie, że wszystkie gminy powoli będą to robiły na coraz szerszą skalę i aczkolwiek wtedy zostaną dzikie koty z Rosji. No dobrze, jeżeli mogę prosić dalej. Mamy oczywiście w naszym mieście punkt konsultacyjny czystego powietrza. Mieszkańcy mogli złożyć tam wnioski. W sumie złożyło takie wnioski 12 osób. Pani Katarzyna pomagała w wypełnianiu. No i ciekawostka przyrodnicza. Udało nam się, i to dowiedziałem się z telewizji, potem zadzwoniłem do pani Kasi, czy to prawda, mamy pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o zgromadzenie danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Nam to bardzo ładnie zagrało ze względu na sposób pracy naszego samorządu, bo wszyscy rozmawiamy, spotykamy się i w pierwszej kolejności wszystkie osoby, które ubiegały się o zasiłki energetyczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej były kierowane do Urzędu Miasta celem wypełnienia tego oświadczenia. Bardzo dobra współpraca była z panią Elo Decyk, z panią prezes, jeśli chodzi o składanie tych dokumentów jako zarządcy. A poza tym pani Katarzyna ma telefon do wszystkich zarządców, więc ostatecznie się okazało, że jesteśmy najlepsi w województwie, a w kraju na 2382 gminy zajmujemy 52 miejsce, czyli myślę sobie, że jest naprawdę nieźle. No, staramy się funkcjonować jak najlepiej. I jeżeli mogę dalej prosić. Mamy też czujnik jakości powietrza. Myśmy nie robili wielkiego szumu wokół montowania tego czujnika. On sobie wisi i tak od jakiegoś czasu obserwujemy jego wskazania i generalnie poza nielicznymi przypadkami jakiejś takiej straszliwej przyduchy,
że po prostu straszliwej przyduchy i radosnego mieszkańca, który napali oponami. Bo były z 2-3 dni w roku takie, że naprawdę ta jakość powietrza była masakryczna, ale ewidentnie ja wtedy złapałem psa i wyszedłem zobaczyć, czy nam się ratusz nie pali, bo czujnik wisi na wieży ratuszowej. Ratusz się nie palił, ale z jednego z kominów po prostu tak zawiewało na tą wieżę, że jej nie było widać. Natomiast generalnie mamy jakość powietrza standardowo od dobrej do bardzo dobrej. No zawsze można poprawić oczywiście, tak? No i jeśli chodzi o takie zbieranie odpadów, bo oprócz zamieszkałych nieruchomości zbieramy także z nieruchomości niezamieszkałych i w sumie zebraliśmy 1075 ton odpadów komunalnych i w tym segregowanych odpadów były 462 tony. No, jeśli chodzi o gabaryt tego, to jest też inaczej, dlatego że tu wchodzą plastiki, które ważą bardzo mało, ale miejsca zajmują ogromnie, ogromnie dużo. I jakby na podsumowanie mamy ogółem wydatki naszego samorządu i tu w wydatkach mamy 25 milionów 662 tysiące 143 złote i 48 groszy i to wydaje się, że to jest bardzo dużo, ale tak naprawdę właściwie wszystkie pieniądze, które mamy w samorządzie, mamy podzielone na zadania. Tak? Nie są one łatwo przemieszczalne. Jeżeli mamy wydatki MOPS-u i konieczny wkład własny nasz, do którego obligują nas ustawy, to tutaj nie możemy nic zmienić. Jeżeli mamy zatrudnionych nauczycieli, mamy podzielone klasy, mamy koszty utrzymania szkoły, no to tak naprawdę musimy to utrzymać, musimy ludziom zapłacić pensję. I tak, jeżeli już, no ci radni, którzy są kilka kadencji, to wiedzą, że tak średnio nam się nasze pieniądze wolne, że tak powiem, które możemy przeznaczyć na inwestycje, wahają się rocznie od 0,5 do 1 miliona złotych. I to są pieniądze, co do których możemy tak naprawdę podejmować suwerenną decyzję. Bo w każdym innym wypadku, jeżeli ruszymy pozostałe pieniądze, to ktoś nie dostanie pensji albo gdzieś trzeba będzie wyłączyć prąd. I od lat staramy się te pieniądze wkładać jako wkłady własne właśnie do różnego rodzaju inwestycji unijnych, czy w tej chwili również rządowych. I myślę sobie, że to jakby pozostanie. I jeżeli mogę prosić, ostatni slajd. I w związku z powyższym bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie zmęczyłem Was tym długim wystąpieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla Pana Burmistrza za przedstawienie bardzo szczegółowe całego roku 2021, tak jak było widać i słychać w poszczególnych elementach, przez ochronę środowiska, śmieci, ławki, parki i inne sprawy. W tej chwili otwieram dyskusję, czy są pytania, są uwagi do wystąpienia Pana Burmistrza odnośnie raportu o stanie gminy. Bardzo proszę. Pan radny Chorak się zgłasza, bardzo proszę. Jeśli mógłbym prosić, tak jak zresztą proszę w sumie od początku swojej kadencji, żeby zwrócić uwagę, bo tutaj w raporcie zostało przedstawione, że place zabaw zostały remontowane, odnawiane, jednakże ja od kiedy jestem, od początku zwracam się z wnioskiem budżetowym o utworzenie placu zabaw w części miasta ulic Mickiewicza, Słowackiego, Kościuszki, Wojska Polskiego, z uwagi na to, że tam też mieszkają dzieci, tego placu zabaw nie ma. I prosiłbym bardzo, w tym roku również złożę wniosek taki budżetowy, żeby zostało zwrócona na to uwaga, z uwagi na to, że tak jakby ta część miasta nie jest wyposażona w taki plac zabaw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pan Burmistrz się odniesie do tego? Jak Pan Przewodniczący wywołuje mnie do głosu, to nie ma wyjścia. Bardzo proszę. Jak będziemy pracować nad budżetem na przyszły rok, to na pewno się pochylimy nad tym, dlatego że no, jest plan na tym placu naprzeciwko Róży Wiatru, żeby zrobić jakieś takie miejsce rekreacyjne. To kwestia środków tylko, jakie będziemy mieli, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Pan Radny Narkiewicz. Panie Burmistrzu, mam pytanie w związku z tym, że lato się zbliża i wraca znowu temat kąpieliska. Jakieś szanse, jakieś plany, bliżej termin, kiedy uda nam się to zrobić? Dziękuję. Była odpowiedź.
Odpowiedzi mogą być trzy, ale zacznę od najbardziej merytorycznej. No, zrobimy to wtedy, kiedy Rada Miasta wpisze to zadanie do budżetu. Myśmy to wpisali w wieloletnią strategię naszego miasta. No i tak jak sami rozmawialiśmy, też pan radny też był przy tej rozmowie, że trzeba realizować inwestycje zgodnie z jakimś zakolejkowaniem. I myślę, że wszyscy zgodzimy się, że pierwsza, najważniejsza rzecz, którą trzeba inwestować, to nasze drogi. Więc inwestujemy w drogi, pozyskaliśmy środki, musimy wykonać te inwestycje, będą potrzebne wkłady własne. Kończy się remont podstawówki i trwa ośrodka kultury. Zostaje nam budynek gimnazjum, zostaje nam budynek przedszkola. I moim zdaniem po wykonaniu tych zadań będziemy mogli pochylić się nad następnymi inwestycjami, które nie są tak pilne, tak? Bo zrobienie kąpieliska, myśmy już kiedyś rozmawiali, to są naprawdę duże pieniądze. Tam trzeba ukształtować dno, zrobić infrastrukturę. Pewnie trzeba by pociągnąć prąd wówczas od nowa, tak? Bo tu się nie da nic zrobić na zasadzie kabla od skądś tam, tylko trzeba projekt zrobić, pociągnąć. Czyli no, tak lekką ręką licząc 3 miliony to jest punkt wyjścia na tą inwestycję, nie? Myślimy też o dworcu miejskim. Remont dworca, moi drodzy, jest 10 milionów pewnie. To mówimy o takich kwotach z otoczeniem. Myślimy też o wieży ciśnień, bo też fajnie byłoby ją zrobić. To jest 5 milionów. Ale mówię, to kwestia znowu po kolei, nie? Czy nie, że nie, bo nie. No chyba, że uznamy, że nie remontujemy przedszkola i zrobimy kąpielisko, ale to jest naprawdę decyzja Wysokiej Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Gajdamowicz się zgłasza. Ja chciałbym nawiązać tutaj do tego tematu, tego kąpieliska, bo rzeczywiście idzie lato i potwierdza się, że ludzie dopytują o to, tym bardziej, że teraz koszty dojazdu gdziekolwiek bardzo mocno wzrosły, a pytają, że mamy tutaj taką perełkę i czemu w nią nie zainwestować. Chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, że na kąpielisko miejskie wniosek, z tego co pamiętam, składał też już były radny, pan Andrzej Staszewski, od kilkunastu już lat i myślę, że jest jakaś kolejność i trzeba to ustalić chronologicznie. I oczywiście zasadnym jest, że nie będziemy wpisywać zamiast przedszkola kąpieliska, bo wiadomo, że przedszkole jest tutaj no najważniejsze, także takie no troszeczkę myślę, że to nie jest na miejscu takie porównywanie. Ale przynajmniej powinniśmy się skupić na dokumentacji, która jest, że tak powiem, ważna przy składaniu jakichkolwiek wniosków o dotacje. Póki Wysoka Rada nie wpisze mi tego do budżetu, to ja nie mogę. A jakoś przez te 11 lat, kiedy jestem burmistrzem, to się nigdy w budżecie nie znalazło. Bez względu na to, czy przewodniczącym był pan Błocki, czy jest pan Andrzej, czy była świętej pamięci Jadwiga Zesmanowicz, czy pan Janek Mordas, to nigdy się nie znalazło w budżecie, bo jakby kwestia priorytetów. No. I to nie jest wcale niestosowne porównanie, panie radny, bo jeżeli mamy, tak jak mówiłem, co roku około 1 000 000 złotych wolnych środków, no to naprawdę to jest wasza decyzja, na co one zostaną przeznaczone, na wkład własny w co. I tyle. Także to nie jest tak, że nie chcemy robić kąpieliska. Wszyscy chcemy. Tylko no, kwestia pytania, tak? Czy zrobić kąpieliską, Zbyszek na mnie popatrzył, czy zrobić Lidzbarską. To jest, to tak jak w domu, no. Słuchajcie, naprawdę. Czy remontować, czy robić sobie nową kuchnię, czy remontować dach? No każdy najpierw zaczyna od dachu, także to myślę sobie, że ja ująłbym to inaczej i myślę, że pozytywnie, że każda inwestycja, którą robimy w mieście, a robimy ich dużo, przybliża nas do tych wymarzonych inwestycji, które też byśmy chcieli zrobić, czyli na przykład kąpieliska, czy remontu dworca. Ale najpierw te rzeczy, które są najważniejsze, a potem przyjemności, że tak się wyrażę. No chyba, że będzie jakiś program rządowy, kąpielisko plus z 95% dofinansowaniem, to wtedy nie będziemy filozofowali, tylko złożymy wniosek, nie? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pan radny Łukianowicz, bardzo proszę. Ja sobie przeanalizowałem poprzedni raport z zeszłego roku i tak patrzę, co w międzyczasie zostało zrobione. Bardzo dobrze, że jest kontrola monitoringu, o czym mówi pan burmistrz, bo to znacznie jednak poprawiło bezpieczeństwo w mieście. Również bardzo dobrze, że jest fontanna przez no, nieznanego sponsora nam tutaj tak sfinansowana. Tam już są głosy mieszkańców, że no przydałaby się jeszcze druga przynajmniej, jak nie ze trzy nawet, bo to są malutkie dosyć te fontanny. Zobaczymy, ile trzeba będzie dołożyć do Dni Górowa.
Jak zostanie, to będzie fontanna. Co tutaj więcej chciałem powiedzieć? Była mowa też o podświetleniu wyspy w zeszłym roku. Można było o tej sprawie też pomyśleć, czy jakieś solary, czy no, po prostu, żeby ona była podświetlona, byłoby to ciekawe. Nawiążę też do czystości, o której tak tam dosyć sporo było w zeszłym roku mowa. Faktycznie jest poprawa, jest sporo nowych nasadzeń, tak jak pan burmistrz przedstawił, głównie wokół ratusza i stawu garncarskiego. Ja bym prosił też, żeby troszeczkę na klombach też ruszyła ta zieleń, tak, żeby może to poczyścić bardziej, więcej coś dosadzić. Prosiłbym też może o więcej współpracy przy wnioskach budżetowych, bo też było wspominane o tym w zeszłym roku, że tych takich małych wniosków, które myślę, że mogliśmy zrealizować tam powiedzmy do 20-30 tysięcy, myślę, że nie jest to wielki problem. Zresztą była mowa też o tym, że jeżeli rozliczymy zeszły rok finansowo, to pomyślimy w tym roku nawet, że w międzyczasie coś dołożymy. A już minęło pół roku i rozliczenie było, także może też byśmy poszli w tym kierunku i z tych drobnych coś zrobili. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie, już trochę z innej beczki może, odnośnie OSP, bo przekazywaliśmy niedawno dla Ukrainy samochód wraz z wyposażeniem i tam była mowa o tym, że te wyposażenie zostanie uzupełnione w naszej straży. Nie wiem, czy to zostało uzupełnione, to bym chciał wiedzieć. I co tutaj jeszcze z takich rzeczy? Pracownikach, bo tu też sporo mowy było, że nie nadążamy tak jakby robić. Ja rozumiem, że pracownicy naprawdę ciężko pracują, starają się jak mogą, ale po prostu mamy ich za mało, ale to nie jest też argument. Musimy, nie wiem, jakieś rozwiązanie, czy no z tą firmą pomyśleć, chociaż ja wiem, że zaraz będzie głośno, że firma nas będzie dużo kosztowała. Ale no, w tym kierunku trzeba też pójść, bo no, pracują ciężko pracownicy, ale jakby nie nadążają. Tak? Z jednej strony jeszcze nie skończą kosić, z drugiej już są głosy mieszkańców, że jest brudno. Także no, coś tu musimy zrobić, bo to już jest któryś rok, to nie jest tylko ten jeden, to już jest od lat. Tak? I jeszcze jedno, nie chciałbym, żeby to było odebrane jako przytyk, ale o przyjmowaniu przez pana burmistrza mieszkańców w piwnicach też było przez jakiś czas głośno. Jakby można było to zmienić, no bo to tak trochę nieelegancko. Też mieszkańcy zwracali na to uwagę. Nie jest to jakiś tam przytyk z mojej strony, tylko taka uwaga mieszkańców i dziękuję. Dobra, ja spróbuję się odnieść. Nie wiem, czy wszystkie zapisałem. Jeśli chodzi o drobne projekty, ja przypomnę, że myśmy tych środków trochę mieli, ale tutaj pan dyrektor Chawrylec zabiegał i zgodziliśmy się na to, że wolne środki przeznaczymy dodatkowe na dokończenie remontu szkoły podstawowej jako jakby najważniejszego elementu. Nie? Jeśli chodzi o straż pożarną, to tam z tym wyposażeniem jest wszystko ok, tu nie zabrakło i to, co uzupełniliśmy, to co zabraliśmy, to uzupełniliśmy, ale część wyposażenia kupiliśmy po prostu nie z budżetu straży, panie dyrektor, czyli tylko ze środków, które przekazali nam partnerzy niemieccy. Niemieccy zapytaliśmy ich, czy możemy i zrobiliśmy to już bez pośrednictwa. Pan Adam, nie wiem, czy już składał zapytanie, ale będzie składał zapytanie do firmy, która użyczyła nam Volkswagena, że chcielibyśmy go odkupić, tak, bo tu się kończy okres jego bezpłatnego użyczenia i on po prostu zastąpi tego Lublinka znacznie praktyczniej, bo on ma rzeczywiście tą pakę, ona się przyda nam i na mieście, i straży pożarnej też, tak. Lublinek i tak już nie mógł uczestniczyć z różnych względów w akcjach pożarnych, nie spełniał tam tych norm strażackich. Jeśli chodzi o przyjmowanie mieszkańców, ja generalnie mieszkańców przyjmuję wszędzie. Jak jestem u pana Edwarda w pokoju, to przyjmuję u pana Edwarda w pokoju. Jak jestem w piwnicach ratuszowych, to przyjmuję w piwnicach ratuszowych. Słuchajcie, 11 lat mnie nikt nie zamknął w moim gabinecie i się zamknąć nie dam. Zresztą przypomnę radnym, że gabinet został przeznaczony na salę sesyjną. W tym roku przygotowaliśmy mój gabinet też. Natomiast ja sobie cenię tak naprawdę spotkanie z mieszkańcami w jak najmniej sformalizowanej formie, bo wtedy można normalnie porozmawiać. Ale uwagę przyjmuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby pytanie? Jeszcze dopytuje pan radny Łukianowicz. Bardzo proszę. Ja dopytam, bo przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz odnośnie wiaty na dworcu, bo też to w zeszłym roku była zwracana uwaga i w tym roku zresztą też. Tam pan burmistrz mówił o przejęciu dworca, no ale to przejęcie no, pewnie będzie za parę ładnych lat, nie wiadomo kiedy, a no wiata nie, przydałaby się, tak? Może byśmy pomyśleli tutaj coś o tej wiacie. Nawet
postawiając na nie naszym terenie. No to jest trochę, wiecie, my korespondujemy z PKP, ostatnio robimy to w sposób restrykcyjny. Po prostu osobiście podpisywałem pismo do nadzoru budowlanego, jeśli chodzi o ich wieżę ciśnień, która się wali. No i dopiero, bo znacie zasadę, najpierw dzwonimy i rozmawiamy. To nigdy inaczej nie robimy, natomiast w momencie, kiedy te rozmowy już nie skutkowały, to zrobiliśmy dwa zgłoszenia do nadzoru budowlanego jako samorząd. Pierwsze dotyczyło wieży ciśnień kolejowej, drugie zgłoszenie dotyczyło budynku, walącego się budynku tutaj przy parku miejskim, tak? Nadzór zareagował, myślę sobie, że to będzie ogarnięte i w tym wypadku chyba dokładnie tak samo zrobimy. Dlatego, że problem z PKP polega nie na tym, że oni by się nie zgodzili, żebyśmy zrobili tam wiatę, tylko oni by chcieli pieniędzy za czynsz. Myśmy zamknęli toalety. Przez jakiś czas miasto czyściło i dbało o toalety na dworcu. Jakie były, takie były. Natomiast jak PKP wysłało mi fakturę za to, że my używamy tych toalet, to zaczęliśmy robić swoje. Więc rozmowy z PKP są trudne. Jak nam przekażą dworzec, będziemy się martwili. Ja absolutnie rozumiem, rozumiem to, że drażni nas ta wiata. Natomiast ja najchętniej bym przeniósł ten punkt gdzie indziej, bo z PKP się źle rozmawia i to nie jest jakby jakiś dobry partner, nie? To jest ich budynek, mogliby zadbać o niego, czerpią z niego korzyści, wynajmują pomieszczenia i tego nie robią. Dlatego w przypadku, kiedy będą jakieś naruszenia, będziemy to normalnie zgłaszali do nadzoru. Jeżeli ta wiata uznamy, że jest stwarza zagrożenie, zrobimy dokładnie to samo. Bo naprawdę o naszą wiatę raz na parę lat po prostu dbamy, wymieniamy, remontujemy ją, jak trzeba będzie, wstawimy nową, tą miejską przy szpitalu. Nie? Także, no, puentując, fajnie byłoby zrobić tą wiatę, ale dobrze, żeby instytucje, które czerpią dochody z posiadania nieruchomości na terenie naszego miasta też się poczuły trochę, nie? Dziękuję bardzo. Jeszcze ja dopytam, panie burmistrzu. Dużo mówiliśmy o drogach w naszym mieście. Cieszymy się, że z Polskiego Ładu w pierwszym rozdaniu dostaliśmy ponad 7 milionów. W drugim rozdaniu, tak jak było słychać, prawie 10 milionów. Drogi będą tu wykonane. Ale ja dopytuję o drogę Sikorskiego, panie burmistrzu. Tutaj właśnie to jest droga właśnie razem z powiatem. Jest to droga no, newralgiczna. Prowadzi do CPN-u, kościoła, biblioteki, na stadion. I tutaj wiem, że pan burmistrz o to zabiega, ale czy można w jakiś sposób zidentyfikować te działania? Jest to droga mająca 400 metrów i no byłoby świetnie, gdyby ta droga no jednak tutaj powstała, bo tam dziury są niemiłosierne i moi znajomi mówią, że po prostu te przyjeżdżający, że coś strasznego. No my sami też to widzimy właśnie. No. Co by odpowiedzieć anegdotycznie, to piłka leży po stronie ministra Zbyszka Ziobry i to jest taka ogólna intuicja wśród samorządowców, ale tak, żeby po kolei. Dokładnie w roku 2021 myśmy porozumieli się z powiatem, bo mówimy o drodze powiatowej. Cały ciąg tej drogi to jest droga powiatowa od skrzyżowania z Armii Krajowej do skrzyżowania z Podleśną przy ulicy, przy osiedlu Bema. Dogadaliśmy się, że wspólnie robimy projekt i składamy go do dofinansowania do Funduszu Dróg Samorządowych. Myśmy jako samorząd opłacili mapę do celów projektowych, natomiast Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych nieodpłatnie przygotowali projekt. Bardzo dobry projekt, on został bardzo wysoko oceniony w konkursie i znalazł się na liście indykatywnej, czyli takich projektów, które są przeznaczone do finansowania. No i ja się strasznie ucieszyłem, dopóki nie przeczytałem gwiazdki. Jesteśmy bardzo wysoko, mamy dofinansowanie w wysokości 60%, ale o wartości zero. I w takiej sytuacji jest bardzo wiele samorządów, tam po prostu nie ma pieniędzy. Rząd nie ma pieniędzy, żeby zrealizować wszystkie te inwestycje, które zakwalifikował do realizacji. I w mojej ocenie, w ocenie wielu samorządowców, bo oficjalnych informacji nie mamy, to jest to uzależnione od Krajowego Planu Odbudowy, czyli pieniędzy, które mają przyjść z Unii. Więc jak śledzicie wiadomości, to jak, i to naprawdę, to w mojej ocenie to jest powiązane. Jeżeli zaczną spływać pieniądze unijne, to prawdopodobnie tam zostaną dołożone środki i będziemy mogli w ramach tego projektu realizować tą drogę teraz. Natomiast projekt jest gotowy. Dogadanie się ze starostwem jest gotowe. Sami państwo, już nie pamiętam, myśmy chyba opinię robili, tak? Jako Rada Miasta robiliście mi opinię, że się zgadzamy dołożyć 50% wkładu własnego. Starostwo też się zgadza. Więc jakby tu
po stronie rządowej. Jeżeli się okaże, że tu się nie da, to tak jak mówię, nasze porozumienia pozostają w mocy i po prostu złożymy ten projekt jeszcze raz albo w jakimś innym funduszu konsekwentnie, dlatego że wszystkim nam zależy na tym, żeby tą drogę zrobić. No bo się okaże nagle, że mamy zrobioną przemysłową, tak? Ten odcinek Armii Krajowej, zrobimy tutaj wokół, a tu właśnie najważniejsza droga w mieście też musi zostać zrobiona. Ale to wydaje mi się, że więcej się nie da zrobić. Ewentualnie mógłbym się zapisać do Republikanów, ale nie dam rady, no nie dam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że już tutaj więcej pytań nie ma. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Górowo Iławeckie za rok 2021. Te tematy tutaj były również przedstawione na naszych komisjach, więc wiemy, nad czym głosujemy. Ja tylko przypomnę słowo instytucja wotum zaufania. Wotum zaufania to jest specjalne głosowanie Rady wyrażające zaufanie do działalności burmistrza i do jego bieżącej działalności. Więc teraz podejmujemy uchwałę w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Górowo Iławeckie za rok 2021. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Tak, czekamy tu jeszcze na głos jednego radnego. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ja tylko tutaj miałem podpowiedź od pana sekretarza jeszcze. Nie było głosu mieszkańców w sprawie przedstawionego raportu odnośnie miasta Górowo Iławeckie za rok 2021. Pozwólcie państwo, że odczytam teraz uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Uchwała Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Górowo Iławeckie za rok 2021. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo Iławeckie po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy miejskiej Górowo Iławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie wotum zaufania za rok 2021. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję panie burmistrzu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie. Mam nadzieję, że w tym roku też nie zawiodę waszego zaufania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021. Poprosimy panią skarbnik o przedstawienie syntetyczne, bym tutaj raczej prosił, bo te tematy były omawiane tutaj na naszych komisjach. Tylko te najważniejsze, pani skarbnik, sprawy. Pan burmistrz bardzo szczegółowo mówił o tym wszystkim. Pani powie tutaj o pieniążkach, ile pieniędzy to wszystko wynosiło. Bardzo proszę, pani skarbnik. Wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji. Chcąc podsumować wykonanie zeszłorocznego budżetu, zacznę może od kwestii dla państwa radnych oczywistych już. Natomiast dla mieszkańców naszego miasta, którzy mogą nas dzisiaj oglądać, chciałabym tą kwestię troszeczkę przybliżyć. Rok 2021 zamknęliśmy deficytem w wysokości 14 085 zł i 21 groszy. Spłaciliśmy ratę kredytu w wysokości 200 tysięcy i przeprowadziliśmy restrukturyzację naszego zadłużenia. Dzięki wspomnianej restrukturyzacji zamieniliśmy wcześniej zaciągnięte kredyty na troszeczkę mniej korzystnych warunkach, bo taka była wtedy sytuacja, na obligacje. W związku z tym, tak jak wspomniałam, mamy korzystniejsze warunki do spłaty. Tu tylko nadmienię, że marże we wcześniejszych kredytach wynosiły 2,4%, natomiast w tej chwili mamy od 0,87 do 0,42, ponieważ są to nasze obligacje, których jesteśmy emitentem. Wartość tego zobowiązania na koniec 2021 roku wynosi 8 359 tysięcy. Pozostałe zobowiązania na koniec roku wynoszą 629 225 zł i 34 grosze.
Należności długoterminowe to kwota 27 150 zł 70 groszy, natomiast krótkoterminowe to kwota 363 520 zł i 33 grosze. Budżet miasta, jak Państwo wszyscy wiecie, to nasze dochody i nasze wydatki. Dochody, jakie wykonaliśmy w 2021 roku, wyniosły 25 048 058 zł 27 groszy, co stanowi 86,97% naszego prognozowanego planu. Na wykonane dochody składają się dochody bieżące w wysokości 23 465 281 zł i 68 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 1 582 776 zł i 59 groszy. Dochody bieżące to w dużej części, tak jak pan burmistrz państwu przedstawił, dotacje, subwencje i dotacje z budżetu państwa, ale także podatki i opłaty, które wpłacają mieszkańcy oraz środki pozyskiwane w ramach funduszy europejskich. Dochody majątkowe to sprzedaż nieruchomości oraz środki pozyskiwane z różnego rodzaju funduszy europejskich oraz rządowych, które przeznaczane są na realizację inwestycji. Wydatki. Wydatki, które ponieśliśmy w 2021 roku, wyniosły 25 062 143 zł 48 groszy, co stanowi 78,72% założonego planu. I tak jak dochody, tak i wydatki składają się z wydatków bieżących, które wyniosły 21 967 486 zł i 83 grosze oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 3 094 656 zł i 65 groszy. Wydatki bieżące to przede wszystkim utrzymanie wszystkich jednostek budżetowych, to jest szkoły, przedszkola, urzędu miejskiego, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, a także całej infrastruktury miasta, między innymi obiektów sportowych, rekreacyjno-wyprzątkowych czy też społeczno-użytecznych. Dotacje na swoją działalność otrzymuje także ośrodek kultury, który, pozyskując również środki zewnętrzne, zapewnia nam w mieście atrakcje kulturalne i sportowe. Wydatki majątkowe to przede wszystkim inwestycje, które realizujemy, aby nasze miasto było jeszcze piękniejsze. Jest jeszcze wiele oczekiwań, ale w miarę możliwości finansowych miasta oraz pojawiających się możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, a także przy dobrej współpracy z Radą Miasta, będziemy dążyć do realizacji inwestycji i postawionym nam celom. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo pani skarbnik, pani Edycie Jarmoluk za przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu. Te tematy były omawiane szczegółowo na naszych komisjach. Pani skarbnik uczestniczyła w nich i zapoznawała państwa i nas tutaj z tymi cyferkami wszystkimi. Przechodzimy zatem tutaj do przedstawienia. To było wykonanie budżetu miasta i przedstawienie sprawozdania za rok 2021. Czy to było razem, pani Niska? To było razem, więc załatwimy to razem. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021. To było również w materiałach, które państwo otrzymaliście. Tutaj jest wydruk właśnie z Dziennika Urzędowego Województwa i tutaj również jest informacje odnośnie mienia naszego komunalnego. Jest tutaj informacja o gruntach rolnych, leśnych, terenach mieszkalnych. Są cyferki, więc można było się z tym tutaj zapoznać. Czy są uwagi do tego jakieś ze strony radnych? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Izby Obrachunkowej. Mam tutaj przed sobą pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie podpisane przez zastępcę prezesa Bogdana Gabera, który informuje, że w załączeniu przesyła uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 kwietnia w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021. Tak jak zawsze mówimy, właśnie my wydajemy pieniądze, a Izba Obrachunkowa sprawdza nas, a w szczególności panią skarbnik, czy jest to zgodnie z literą prawa. I Izba Obrachunkowa w Olsztynie wydała uchwałę składu orzekającego z dnia 8 kwietnia w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja w składzie przewodniczący Krzysztof Mości-Brodzki, członkowie Krystyna Radecka-Romaniuk
i pan Daniel Karaźniewicz, działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2021. Tu jest stosowne uzasadnienie, które nie będę odczytywał, państwo to uzasadnienie znacie. Izba obrachunkowa pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza miasta sprawozdanie. Tak jak było widać. I w tej chwili przedstawiam państwu wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie absolutorium. Nasza komisja rewizyjna złożyła wniosek w dniu 10 maja. Wniosek komisji rewizyjnej Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 10 maja w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za rok 2021. Komisja rewizyjna w składzie: pan Maciej Chorak, przewodniczący, pani Anna Januszczak, zastępca przewodniczącego, pani Alicja Wierzbowska, członek, i pan Łukasz Rochun, członek. Działając w oparciu o stosowne przepisy, wnioskuję o udzielenie przez Radę Miasta Górowo i Ławeckie absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Tu jest stosowne uzasadnienie. Komisja w dniu 10 maja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2021, sprawozdanie finansowe miasta Górowo za rok 2021, informację o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej według stanu na 31 grudnia, uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu. I analizując to wszystko, nasza komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. W związku z powyższym otwieram dyskusję w tym temacie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie udzielenia absolutorium? Ja tylko przypomnę, że absolutorium jest instytucją powiązaną ściśle z procedurą budżetową, z finansami. Jest wyrazem akceptacji Rady Gminy dla sposobu wydatkowania środków pieniężnych przez burmistrza. Wiąże się ono oczywiście z odpowiedzialnością, jaką ponosi burmistrz z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej. Otwieram dyskusję. Tak jak powiedziałem, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos odnośnie tych spraw wszystkich finansowych? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy, Wysoka Rado, do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021. Ja tylko... Uchwała RIO. Przepraszam. Gdzie ona... Przepraszam, bo dużo materiałów. Dobrze, że mam tutaj właśnie osobę pomagającą. Pani Grażynę Sawicz kontroluje to wszystko. Jest to pismo z 12 maja, tym razem podpisane również przez zastępcę prezesa Bogdana Gabera, który w załączeniu przesyła uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 maja w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Górowo i Ławeckie absolutorium za rok 2021. I pozwólcie państwo, że odczytam. Uchwała RIO składu orzekającego Obrachunkowej Izby w Olsztynie z dnia 13 maja. Skład orzekający Izby Obrachunkowej w osobach: pan przewodniczący Krzysztof Mościbrocki, członkowie Krystyna Radecka-Romaniuk i pan Daniel Karaźniewicz, działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium za rok 2021. Czyli RIO olsztyńskie potwierdza, że wszystkie cyferki tutaj się dobrze zgłaszają i postanawia pozytywnie zaopiniować. Tu jest stosowne uzasadnienie, które państwo również macie w swoich materiałach.
W związku z powyższym przechodzimy teraz do podjęcia uchwały w tej sprawie. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowe i Ławeckie za rok 2021. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Górowe i Ławeckie uchwala co następuje. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Górowo i Ławeckie za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Tak. I jeszcze ja tutaj jestem, tak. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zatem, Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2021. I ta uchwała jest następująca. Uchwała z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2021. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miasta uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo i Ławeckie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Górowo i Ławeckie za rok 2021, sprawozdaniem finansowym Miasta Górowo i Ławeckie za 2021 rok, informacją o stanie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie za rok 2021, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2021, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2021 w głosowaniu jawnym udziela burmistrzowi miasta Górowej i Ławeckie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z państwa jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Czekamy na głos pana radnego Szlajera. Jeszcze? Nie poszedł jeszcze, panie radny. O, teraz już dołączył do nas. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Absolutorium dla pana burmistrza zostało udzielone. Gratuluję, panie burmistrzu. Jak chcę powiedzieć, że największe gratulacje należą się pani skarbnik, która wykonywała budżet po raz drugi. I tym razem już bez pomocy pani Teresy samodzielnie, sama jedna się zmierzyła, także wielkie brawa dla pani Edyty, naprawdę. A wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Trochę przyspieszyliśmy teraz. Jesteśmy już w przedostatnim punkcie naszej dzisiejszej sesji i jesteśmy w temacie podjęcia uchwał. Jedną z uchwał podejmowaną dzisiaj będzie uchwała w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej oraz nadania rond. Jakiś czas temu jeden z mieszkańców naszego miasta złożył wniosek w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej i nadania nazwy rondom. Ja pokrótce pozwolicie państwo, odczytam właśnie to pismo mieszkańca. Pismo jest adresowane do przewodniczącego Rady Miasta oraz do pana burmistrza. Szanowny i oczywiście do wszystkich radnych.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, 24 lutego 2022 roku w znacznym stopniu zmieniła się rzeczywistość naszej części Europy, szczególnie na Ukrainie. Agresja putinowskiej Rosji na niezależną i demokratyczną Ukrainę wstrząsnęła całym światem. Ta wojna ciągle trwa i może nie zakończyć się tak szybko. Cierpi na tym cały naród ukraiński, a w szczególności ludność cywilna. Społeczeństwo polskie, w tym mieszkańcy Warmii i Mazur oraz naszego miasta Górowo i Ławeckie, wykazali wielką serdeczność i życzliwość i solidarność z narodem ukraińskim, pokazując najwyższy stopień odpowiedzialności i troski o losy Europy i świata. Osobiście, pisze pan Miron Sycz, jako wnioskodawca, osobiście jako przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w Polsce, pragnę Państwu za postawę życzliwości i serdeczności bardzo podziękować. W ciągu ostatnich dni samorządy w Polsce dokonały zmian wielu umów partnerskich, w tym również zmiany ulic i rond. Wystąpiłem o zmianę nazwy ulicy Kaliningradzkiej na ulicę Aleję Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej. Wydaje się, że byłoby godne i uroczyście, gdybyśmy w ciągu nowej ulicy Drogi Wojewódzkiej 512 nadali rondom nazwy, o co wnioskuję. Proponuję, aby patronami tych skrzyżowań byli znani polscy i ukraińscy poeci. Rondo na skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa i Kaliningradzkiej, jeszcze Kaliningradzkiej, nazwać imieniem Adama Mickiewicza, natomiast drugie rondo na skrzyżowaniu ulicy Olsztyńskiej i Kaliningradzkiej imieniem Tarasa Szewczenki. Taki jest wniosek mieszkańca naszego miasta. Wniosek ten był dosyć długo procedowany. Był omawiany na naszych komisjach i chcę powiedzieć, że komisje zobowiązałem tutaj również naszych radnych do zapoznania się z tym wnioskiem i przeprowadzenia małego sondażu wśród mieszkańców odnośnie tego wszystkiego, zmiany nazwy tej ulicy. I wnioski tutaj są takie, że nie ma akceptacji na zmianę nazwy tej ulicy na tą proponowaną. W związku z powyższym pozwolicie Państwo, że przedstawię teraz uchwałę Rady Miasta z dnia 22 czerwca w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej i nadanie nazwy rondom. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz postępowania administracyjnego Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta Górowo i Ławeckie odrzuca wniosek złożony w dniu 15 marca przez mieszkańca miasta w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej i nadania nazwy rondom związkom z trwającymi w dalszym ciągu pracami budowlanymi odcinka drogi wojewódzkiej oraz koniecznością przeprowadzenia szerszych konsultacji w przedmiotowej sprawie. Zobowiązuję się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Pani Kasiu, poprosimy. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta. Wniosek został odrzucony. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji, który również dotyczy nadania nazwy ulicy. I w tym temacie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej, przepraszam, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która weszła z inicjatywą zmiany nazwy ulic, w tym ulicy Kaliningradzkiej. I komisja wystąpiła z wnioskiem o przemianowanie ulicy Kaliningradzkiej na ulicę Królewiecką. Ten temat był również omawiany na naszych komisjach i znalazł się z akceptacją. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie być może zabrać głos?
Nie widzę. W związku z powyższym Rada Miasta w dniu dzisiejszym, 22 czerwca, podejmuje następującą uchwałę. Uchwała Rady Miasta z dnia 22 czerwca w sprawie zmiany i nadania nazwy ulic. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy o nazwie Kaliningradzka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 140/2 i 140/1 w obrębie miasta Górowo i Ławeckie oraz działka numer 106 i 103 w obrębie również miasta Górowo i Ławeckie na nazwę ulicy Królewiecka. Szczegółowe położenie ulic wymienionych w paragrafie pierwszym oraz nadanie im nazw przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Kto z pań i panów jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 osób było za podjęciem takiej uchwały, jedna osoba jest przeciwna. Informuję, że uchwała została przyjęta większością głosów. W ten sposób mamy w mieście nową ulicę Królewiecką. Nazwa Kaliningradzka przechodzi do Lamusa. Także panie burmistrzu, proszę tutaj działania administracyjne. Wszystkie tabliczki 3 zdejmiemy. Ta ulica nie jest mocno zamieszkała przez ludność, więc tutaj nie będzie. Mamy tam CPN, tak, nowy, który tam powstał. Także tutaj mamy ulicę Królewiecką w tej chwili w mieście. Informuję, że takie ulice w miastach sąsiednich naszych są. Chociażby w Elblągu jest ulica Królewiecka, w Pieniężnie jest ulica Królewiecka, jest ulica Królewiecka również w Braniewie. Jest to ulica, która prowadzi do starej polskiej nazwy Królewiec, który przez jakiś czas był polski. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego punktu naszej dzisiejszej uchwały. Jest to uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie. Zaraz, bo się pogubiłem. Był wniosek znania. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Tak, tutaj mam. Po prostu najpierw powinien być WP, potem budżet, taki tam chochlik nam się więc wdał. Mam tak tutaj, więc bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie i poprawne tutaj to tak jak to wynika. Uchwała numer 44/297/2022 Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Kwota dochodów została zmniejszona o 4 308 129,7 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 391 870,93 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 700 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 22 czerwca. Kwota wydatków została zmniejszona o 4 839 834,07 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 765 165,93 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 605 tysięcy, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 22 czerwca. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 22 czerwca wynosi 1 609 256 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu wzrosły o kwotę 531 704,96 zł. Kwota długu planowana na koniec roku nie zmieniła się. W załączniku numer 2, bo to dotyczyło załącznika numer 1, w załączniku numer 2, czyli w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, dokonano następujących zmian. Dodano przedsięwzięcie Niania na start, przebudowa dróg obrońców pokoju Ciasnej i Jutrzenki,
i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, przebudowa dróg okrężnej, poprzecznej, krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, przebudowa ulicy Armii Krajowej w Górowie Iławeckim, przebudowa ulicy Przemysłowej oraz usługi społeczne w gminie miejskiej Górowo Iławeckie. Wskaźniki, które nas najbardziej interesują, czyli wskaźnik kształtowania sił relacji artykułu 243 nie uległ zmianie, nadal ten wskaźnik spełniamy, także zmiany są jak najbardziej poprawne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych miałby pytania do pani skarbnik w tym temacie? Jeżeli tak, radny... Pani skarbnik, ja mam pytanie, bo to inwestycje są rozpisane na 2023-2024. Rozumiem, że one będą w tym czasie rozłożone, tak? Tak, tak, dlatego jest ta zmiana w tych wysokości dosyć sporych, tak ponad 5 milionów, ponieważ drogi... Przebudowa ulicy Słowackiego jest w trakcie, my już ją kończymy, natomiast przebudowa Armii Krajowej i ulicy Przemysłowej została rozłożona na, przełożona, na, znaczy może nie przełożona, tylko po prostu w 2023 będzie realizowana. W tym roku zabezpieczamy środki na wykonanie dokumentacji technicznej. Przebudowa dróg przy drugim jakby edycji Polskiego Ładu, czyli tych drobnych dróg tutaj na Starym Mieście, jest również rozłożona na lata, a w tym roku zabezpieczamy środki na wykonanie dokumentacji technicznej. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do podjęcia uchwały w tym temacie. Jest to uchwała Rady Miasta z 22 czerwca w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2022. I tak jak zawsze na podstawie stosownych przepisów o finansach publicznych uchwala się co następuje. I to wszystko, co mówiła pani skarbnik, jest sprawą aktualną i te wszystkie sprawy finansowe. Kto z pań i panów jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Mamy już wyniki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I dalej tutaj wywołuję do odpowiedzi panią skarbnik. Mamy w tej chwili uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2022. Ja przypomnę, tylko te wszystkie zagadnienia były przedstawione bardzo szczegółowo na naszych komisjach i tu bardzo proszę panią skarbnik też dla mieszkańców ewentualnie, tak? Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą zmian w budżecie w tym roku, zmniejszamy plan dochodów o kwotę 4 406 502,07 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą w dziale 600 zmniejszenie o kwotę 5 700 000 zł, o czym już wspomniałam, czyli to jest wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji drogowych na następny rok budżetowy. Dział 756 zwiększenie o kwotę 45 490,04 zł do wysokości planowanego wykonania. Dział 758 zwiększenie o kwotę 166 444 zł w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej oraz środków na zabezpieczenie dodatkowych zajęć oświatowych związanych z dziećmi uchodźców umieszczonych, znaczy które przebywają u nas w naszym przedszkolu. Dział 852 to zwiększenie o kwotę 444 586,78 zł w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą Usługi Społeczne w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie realizowanego przez MOPS. Projekt ma na celu ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym. Dział 853 to zwiększenie o kwotę 633 898,11 zł w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą Niania na Start. Projekt ma na celu upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 jako instrumentu wpływającego na sytuację zawodową opiekunów. To są dwa miękkie środki FSO-skie, na które środki zabezpieczamy na dzień dzisiejszy w budżecie. Dział 855 to jest zwiększenie o kwotę 3078 zł w związku ze świadczeniem rodzinnym wypłacanym dla naszych uchodźców. Zmniejszamy plan wydatków o kwotę 4 938 207,07 zł. Zmiany po stronie wydatków dotyczą działu 600, czyli tego naszego działu drogowego. To jest zmniejszenie o kwotę 5 700 000 ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji drogowych na następny rok budżetowy.
Dział 700 to zwiększenie o 36 tysięcy złotych z przeznaczeniem na odbudowę pieców grzewczych w lokalach będących własnością gminy. Dział 750 zwiększenie o kwotę 64 966 zł w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia ze względu na podjęcie czynności mających na celu zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Dział 801 zwiększenie o kwotę 241 440 zł z przeznaczeniem na inwestycje pod nazwą budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odbudową wejścia do sali gimnastycznej przy budynku szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej 4 w Górowie i Ławeckim. To jest kwota 125 tysięcy. Oraz na zabezpieczenie planu wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli w ramach środków ze zwiększonej subwencji ogólnej. Dział 852 zwiększenie o kwotę 148 992 zł 43 grosze w związku z realizacją projektu FSO-skiego pod nazwą usługi społeczne w gminie miejskiej. I dział 853 zwiększenie o 215 312 zł 50 groszy w związku z realizacją projektu Niania na start. Dział 855 to 3078 zł więcej o w związku ze świadczeniem rodzinnym wypłacanym uchodźcom. Dział 900 zwiększenie o kwotę 14 tysięcy w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami oraz wprowadzeniu inwestycji pod nazwą budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Nowowiejskiego w Górowie i Ławeckim. Dział 926 zwiększenie o kwotę 38 tysięcy w związku z wnioskiem o remont Orlika na ulicy Sikorskiego oraz usługą naprawy zraszaczy na stadionie miejskim. Dziękuję. Skarbnik za szczegółowe przedstawienie zmian w budżecie miasta. Czy to są pytania w tym temacie do pani skarbnik? One były na naszych komisjach, pani skarbnik wszystko wyjaśniła. W związku z powyższym, że pani skarbnik przedstawiła te wszystkie cyferki, ona jest dosyć długa, ja pozwólcie, że nie będę jej odczytywał, tylko zwrócę się tutaj do was. Kto jest za podjęciem takiej uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2022 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Czekamy na głos pana Czesława Antonowicza. Dobrze, było słychać, pan Czesław jest na tak. Informuję, o i nawet elektronicznie zdążyliśmy. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I mamy przed sobą już ostatnią uchwałę na dzień dzisiejszy zaplanowaną w porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Mamy tutaj przed sobą, przed nami jest pani dyrektor naszego MOPS-u. Ta ocena zasobów jest bardzo ciekawa, można się bardzo wiele tutaj dowiedzieć. Pani dyrektor jest autorem tego opracowania, więc bardzo proszę pani dyrektor, kilka słów syntetycznych jako ciekawostki niektóre, bo to są bardzo ciekawe informacje. Witam państwa bardzo serdecznie. Ocena zasobów pomocy społecznej jest to zbiór danych dotyczących liczby osób korzystających z pomocy społecznej, formy zasiłków, jakie zostały przyznane, powodów, z jakich zostały przyznane, kadry pracującej w ośrodku pomocy społecznej. Wszystko jest to przedstawione w formie liczbowej. Mogę powiedzieć, że w 2021 roku odnotowaliśmy spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Myślę, że powodem jest to, że nasze społeczeństwo starzeje się, ludzie przechodzą na emerytury. Również staramy się też, aby pomoc społeczna nie była głównym źródłem utrzymania, a takim ratunkiem w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. I to też staramy się również tłumaczyć naszym podopiecznym. I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Gdyby były pytania, są pytania może do pani dyrektor w tym temacie? Nie widać, w związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Uchwała Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie oceny pomocy społecznej miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ustawą o pomocy społecznej Rada Miasta uchwala co następuje. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Tak jak widać na tablicy wyników, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I w ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie punkty odnośnie naszych ważnych spraw w formie uchwał. Mamy jeszcze przed sobą również ważne sprawy i są to sprawy różne. I na początek poproszę pana prezesa Leszka Kłębuckiego. Panie Leszku. Poproszę pana Leszka Kłębuckiego o przedstawienie informacji, bo zgłaszał się na dzisiejszą tutaj sesję. Ma ważne informacje dla mieszkańców i dla Rady również. Bardzo proszę, panie prezesie, tutaj do mikrofonu. Tu do mikrofonu bardzo proszę i tutaj w tym miejscu będzie pana widać, bo tam za duży skrót właśnie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, jeżeli można, to ja bym chciał przesunąć dzisiejsze moje wystąpienie, ewentualnie na komisjach, dlatego że to są, tam jest dużo merytorycznych spraw i na pewno będzie dużo pytań, w związku z powyższym, że się długi czas nie widzieliśmy i tam były pytania i o wodę, i o wodociągi, i o różne takie sprawy i myślę, że merytorycznie to będzie takie bardziej uzasadnione, jeżeli można. Troszeczkę dobrze. Jest to jak najbardziej zasadne, czyli pana wypowiedź, pana spotkanie przesuwamy, Wysoka Rado, na nasze komisje, które będą pewnie jeszcze tutaj w lipcu za jakiś czas. I również tutaj pana prezesa poprosimy i pan przybliży te wszystkie tematy. Dziękuję dla pana prezesa w takiej sytuacji. Jesteśmy w temacie sprawy różne. Czy ktoś z państwa? Pan Maciej Chorak się zgłasza. Bardzo proszę. Ja mam dwie sprawy. Jestem daleki od odbiegania oceniania inwestycji przed jej zakończeniem. Chodzi mi tutaj konkretnie o inwestycję ulicy Słowackiego. Jednakże no, ta inwestycja, która została rozpoczęta, no, powiem szczerze, na obecną chwilę trwa już około miesiąca, półtoraj, a prace no, były wykonywane raptem łącznie może z półtorej tygodnia czasu. Kostka została rozebrana, jest goły grunt, że tak powiem, który znajduje się bezpośrednio przy posesjach. Przy rozpoczęciu prac sam poprosiłem osobiście operatora koparki i osobę, która kierowała ciągnikiem siodłowym wywożący i ziemię, i trelinkę. No jeżeli by mogła, aby poruszała się fizycznie tą trelinką, która będzie rozebrana. Moje prośby poszły na marne. Pociągnik siodłowy poruszał się infrastrukturą ulicy Miłosza, Kochanowskiego, które i tak są w opłakanym stanie. Teraz podklecze są w jeszcze gorszym stanie z uwagi na poruszanie się tych pojazdów, które zniszczyły tą drogę. Druga sprawa, wjazd na ulicę Słowackiego. Na obecną chwilę jest jeszcze on utwardzony. Pozostał to jedyny tam część odcinka drogi, którym można było się w miarę poruszać. Obok znajduje się droga gruntowa. Wykonawcy nie wykorzystali tej drogi gruntowej do wysypania żwiru, tylko tą drogę gruntową, która teraz w czasie tych deszczów po prostu jest tragiczna, udostępnili dla mieszkańców do poruszania się, a na utwardzonej trelince wysypali żwir, który uniemożliwia przejazd na drodze Słowackiego. I tutaj prośba ode mnie od przedstawicieli miasta, czyli inwestorów głównych, aby no, zwrócić uwagę tutaj na jakiś ten porządek robót, bo tak jak pan burmistrz wskazał kolejność robót, ja w pełni rozumiem, że są firmy, które mają większe inwestycje i jak najbardziej tutaj można poczekać, tylko żeby tam był w miarę zachowany jakiś porządek z uwagi na to, że tam mieszkają ludzie, sposób poruszania się pojazdów ciężarowych również ma wiele zastrzeżeń, że tak powiem, na ulicy Miłosza i Kochanowskiego. Jest to strefa zamieszkania, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Pojazdy ciężarowe tego nie zachowywały. I ode mnie taka prośba, żeby zwrócić inwestorowi bądź podwykonawcy na to szczególną uwagę, no bo z uwagi na to, że no jest tam no słabo sytuacja wygląda. Druga sprawa, zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców z prośbą o to, znaczy konkretnie chodzi o kort znajdujący się w parku miejskim. Sami wiemy, jak ten kort wygląda. Jest on no, zaniedbany z uwagi na to, że jest no, mało użytkowany. Jednakże zgłosiły się dwie osoby, które zadeklarowały o to, że chciałyby o ten kort zadbać i doprowadzić go do stanu takiego, jakim powinien wyglądać. Oczywiście z pomocą miasta. Chodzi tu o zakup i uzupełnienie tej mączki, jakichś ewentualnie środków, aby usunąć chwasty, które są dookoła. I teraz pytanko, czy
istnieje taka możliwość, żeby w jakiś sposób przeznaczyć, że tak powiem, ten kort do nadzoru dla tych dwóch osób, bo one zadeklarowały się to, żeby ewentualnie udostępniały klucze, stworzyłby jakiś regulamin tego kortu, pilnowałyby tam porządku. Tylko czy istnieje taka możliwość, chciałbym się dowiedzieć. Dziękuję. Zgłosimy wykonawcę, absolutnie. Tak, czas budowy jest zawsze i ja rozumiem, że mieszkańcom ciśnienie rośnie. Znacie zasadę, że ludzie są niezadowoleni z jakości dróg, potem wchodzi, to już tutaj, wchodzi remont i jest masakra. Nie chodzi to o nasze mieszkańcy zgłaszali to. To ja powiedziałem, że ja nie chcę oceniać inwestycji przed jej zakończeniem, bo wiadomo, te prace zawsze burzą wiele emocji, ale no tutaj chodzi przede wszystkim, no tak jak powiedziałem, o przyjrzymy prac, się. No bo źle to wygląda. Dobra, przyjęte do wiadomości, bez komentarza. Osobiście się przejadę z panem Edwardem i porozmawiamy. Jeśli chodzi o kort, super. Super, niech ci ludzie przyjdą do nas. My chętnie ten kort nieodpłatnie wydzierżawimy komuś. Bo jakby główny kłopot po naszej stronie jest taki, że żeby naprawdę zadbać o ten kort, to trzeba mieć człowieka, który wydaje klucze, wprowadzić opłatę za użytkowanie. Bo godzina kortu w Lidzbarku, nie wiem czy 100 zł jest, już to dosyć drogi biznes jest. A jakby się znaleźli ludzie, którzy chcieliby o to dbać i koordynować, to super. I pomożemy też oczywiście w zadbaniu o tym. Niech się zgłoszą do urzędu. Tutaj powiedziałem, to już nawet nie chodzi o samą dzierżawę, tylko że tak powiem o dbanie o ten kort, bo te osoby osobiście chciałyby z tego korzystać. Też jest kilka osób, które również chciałyby do niego wykorzystać. Niech przyjdą, dogadamy się. Będzie pan zadowolony. Dziękuję. Kto z państwa miałby jeszcze tematy do omówienia? Nie widzę. W związku z powyższym, w związku z wyczerpaniem wszystkich tematów na dzisiejszą sesję, zamykam 44. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.